Witam serdecznie na osiemnastych zajęciach Olimpijskiego Koła Informatycznego, na których wspólnie uczymy się programować. Kochani, dzisiaj profesjonalne programowanie, które pozwoli nam brać udział w zaawansowanych, dowolnych projektach, dzisiaj programowanie obiektowe, dzisiaj stworzymy klasę, dzisiaj stworzymy system do obsługi miasta. A tak naprawdę jego zalążek. No, dlaczego? Ja tutaj tak powiedziałem, że to jest takie profesjonalne programowanie, programowanie obiektowe, yy, klasy. Obiekty. Przede wszystkim, kochani, to jest bezpieczeństwo. Tak? To znaczy, nasz kod zawsze jest w ustalonym stanie. Piszemy na przykład grę. No to nie ma takiej sytuacji albo minimalizujemy taką sytuację, że no, gra jest, nie wiem, nagle do jakiejś zupełnie innej plaszy nam się przynosi, że ten nasz ludek nagle zupełnie zmienia postać. Nie wiadomo, co się dzieje, prawda? Zmieniamy też, minimalizujemy też ilość bagów, tak? Ilość błędów, które my moglibyśmy popełnić. Które mógłby popełnić ktoś inny. Następna sprawa jest bardzo łatwo rozbudowywać, bo właśnie my stworzymy sobie pewien obiekt. Który będzie obsługiwał miasto i wszystkie związane z nim funkcje. Jeżeli będzie potrzeba dodatkowych funkcji, wiemy, gdzie możemy je dodawać. Wiemy, te, jeżeli na przykład będzie działał za wolno, możemy stworzyć, pomyśleć, nad lepszą algorytmiką, lepszych algorytmów użyć, będzie to nim działało szybciej, możemy też dodawać oczywiście te funkcjonalności, o których powiedziałem. Całość jest prosta, tak? Całość rzeczywiście jest tutaj, na to upraszcza, bo tak jak powiedziałem, wszystko, co jest związane, z, miastą, z miastem, z grą, z obsługą antykwariatu, czegokolwiek byśmy. Nie powiedzieli, wszystko jest po prostu w jednym miejscu, więc całość programowania się yy, no, upraszcza, a jednocześnie przyspiesza. Dlatego, właśnie w, programu w tej chwili, w profesjonalnym programowaniu, praktycznie tylko i wyłącznie stosujemy właśnie to podejście obiektowe, które będziemy mieli dzisiaj. No i zachęcam w związku z tym do tego, żeby aktywnie uczestniczyć w zajęciach. No a później, oczywiście, zrobić to nasze zadanie samemu i cały challenge. Kochani, możecie powiedzieć, no dobra, ale czy ja mając rzeczywiście 15 lat, czy ja mogę już brać udział w jakimś projekcie? Kochani, chciałem powiedzieć wam o projekcie Mateusza i jego kolegów. Już tu przechodzę na, na ich stronę. Zobaczcie strona SprawneMiasto.pl. Strona założona przez licealistów z zespołu szkół technicznych i licealnych numer 1 w Warszawie to w okolicach ulicy ba Batorego, których w tym momencie serdecznie pozdrawiam. Oni sami w ósemkę się skrzyknęli i zrobili projekt. Jaki projekt? Zobaczcie, projekt, w którym możemy zgłosić usterkę w jakiejś gminie, tak? Eee, a następnie no już wys wyspecjalizowane służby się nią zajmą tu jest wszystko, właściwie, no zobaczcie strona jest fantastycznie zrobiona, tak dlatego, że są cztery osoby, które kodują jest, jest grafik, jest osoba, która odpowiada za układ tej strony są też osoby od marketingu no, w ogóle profesjonalnie się bardzo zorganizowali to są moje wielkie ukłony do nich w 8 osób także można, całość, która tu jest zrobiona jest naprawdę bardzo bardzo funkcjonalna i ja jestem w szoku, no, to jest po prostu mega profesjonalne, tak, myślę, że się ze mną zgodzicie dlatego zachęcam sam. Jesteście w szkole, zbierzcie dwie osoby czy więcej, we dwójkę się zbierzcie czy więcej i popatrzcie dookoła siebie, czego brakuje, prawda? To mogą być proste rzeczy, których brakuje, prawda? No może właśnie tak jak tutaj Mateusz zauważył, że nie ma gdzie y, zgłaszać jakichś elementów, ale może na przykład, nie wiem, w jakimś edytorze graficznym wam czegoś brakuje. Stwórzcie własny, tak? Może zapytajcie się w szkole stworzyć y, na przykład plan zajęć, tak? Który będzie automatycznie dopasowywał możliwości nauczycieli... Y, do konkretnych zajęć i tak dalej, i tak dalej. Tych pomysłów jest mnóstwo. Wystarczy się rozejrzeć, wszędzie są braki. My jako programiści możemy oczywiście wszędzie pomóc, dlatego zachęcam. Kochani, możecie już dzisiaj brać udział w tych projektach. Znacie programowanie, znacie C++, część z nas zna Pythona, ale na przykład ten projekt jest napisany no częściowo, nie w całości, ale w Javascriptie, którego też znacie. Tak? Który też znacie, więc właściwie narzędzia już macie. I Trzeba tylko je teraz wykorzystać. To jest przed Wami zachęcam naprawdę wielka frajda, ale oczywiście oprócz projektu, do którego naprawdę zachęcam, bo to nadaje sens, tak? Oczywiście kolejna rzecz, która też nadaje sens naszym tu działaniom, to są konkursy, jest runda czwarta, konkursu mistrz programowania, zadania w, no polecam właśnie ród 66, nominałem w Koło brzegu 5, galeretka i przyjaciele popularność. Tak, także oczywiście zachęcam, jeżeli wejdziemy sobie na stronę okiorg.pl, to mamy tutaj taką, takie menu Mistrz Programowania. Tu mamy oczywiście od samej góry aktualności, możemy się zarejestrować. Jest opis naszego konkursu i ta runda czwarta. Zadanie RUT66, bardzo fajne, takie naprawdę krajoznawcze, ale jednocześnie dające dużo satysfakcji, proste do zrobienia. Nominały również moim zdaniem bardzo proste, mewy w kołobrzegu. No, myślę, że powinniście spokojnie też dać radę bez żadnego problemu, i tutaj też takie dwa no, zadania, w których trzeba trochę pomyśleć, ale wielka satysfakcja. Mamy też oczywiście ranking, można sobie obejrzeć i zobaczyć, jak my tutaj jesteśmy w sumie punktów w każdej z tych rund. Jak to wygląda? Mamy trochę setek, ale po prostu walczymy. Nie ma problemu. To nie tylko tutaj ewentualne, no oczywiście będą też nagrody, ale nie tylko sama pierwsza, same jedynki, czy tam pierwsza dziesiątka otrzymają nagrody. Nie, tutaj jest, będzie oczywiście wybór z większej puli. Kochani, to tyle tytułem naszego wstępu. Plan na dziś. Za chwilę będzie quiz numer jeden, przypominający to, co mieliśmy poprzednio, bo też nam się przyda zadanie miasto i programowanie obiektowe, klasy. Następnie wybór zwycięzców z konkursów i z naszego challenge, takiej najważniejszej rzeczy. Quiz dwa i oczywiście zachęcam do pytań i odpowiedzi. A w tym momencie przechodzimy do naszego quizu. Wielka prośba, żebyśmy wszyscy weszli na stronę kahut.it prośba, żeby wejść na stronę Kahoot IT i wpisać numer naszego quizu 5954733, prośba o wrzucenie linka do Kahuta i oczywiście numeru naszego quizu na czacie. W międzyczasie ja też Was witam e, jeszcze, e, e, ta, e, no, e, również serdecznie. Prośba w tym momencie o komentarze, możemy też chwilę porozmawiać. Nine mówi, że d, tutaj strona... Hmm, Sprawne miasto jest tutaj ładniejsze od oki, ok. zgadzam się z Tobą. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Ja naprawdę wielkie ukłony dla tutaj e, tych właśnie uczniów. No, fenomenalnie, naprawdę fenomenalnie. Pokazanie tego projektu gdziekolwiek to jest wstęp bez żadnego problemu do dowolnej tu, dowolnego dużego projektu, dowolnej pracy. Pokazali umiejętności, pokazali pomyślenie, pokazali wyczucie, ale też to, najważniejszą rzecz, że po prostu im się chce. To jest chyba taki ogień. To jest w ogóle yy, bez żadnej dyskusji. Także witam serdecznie. Też napiszcie na czacie, kto ma ferie w tej chwili, a kto yy, no, skończył ferię, może, czy są ferie przed nim, jest w szkole w tej chwili. Także dajcie znać, jak to u Was jest. Yy, słuchajcie, jest 18.09, yy, więc zobaczymy, jak to będzie, ale myślę, 18.10, najpóźniej 18.11, będziemy zaczynać. Tak, Minecraft już po feriach, Amelia, że niestety też już miała, e, Ula ma w tym momencie. Tak, tutaj Ania, tutaj dosyć mocno wistuje, e, że to może sobie sama, no to bardzo dobrze. Tak, person dopiero 14 lutego, także jak najbardziej, prze, przed tobą. Tak, Paka mówi, że niektóre zadania, że zrobił sporo zadań z mistrzem, niektóre są trudne, spoko Paka, nie ma żadnego problemu, my je będziemy potem omawiać, ale te, które zrobiłeś, szacun ukłon, jeżeli pozostałe możesz zrobić nawet brutalnie, nie ma żadnego problemu, jeśli nie, no spróbuj popytać kolegów, spróbuj popytać nauczycieli ja nie mogę niestety podpowiedzieć, no bo konkurs a więc ja nie mogę tego podpowiedzieć ale później oczywiście chętnie podpowiem jak, jak zrobić takie zadania, ale bardzo Ci dziękuję za ten komentarz fakat rzeczywiście nie chodzi o to, żeby zrobić wszystkie zadania naprawdę nie o to chodzi, chodzi o to, żeby zrobić te, które się umie nad jakimś pomyśleć jeżeli jedno zadanie którego no, nie umieliśmy z jakichś powodów, a jednak zrobimy. To jest właśnie ten gigantyczny krok. To znaczy, że tą poprzeczka była na 100 cm, yy, których nie, nie potwierdziliśmy tych 100 cm pokonać, ale już teraz umiemy. prawda? To będzie ten zysk z tego konkursu. O to mi tak naprawdę chodzi. Tak, jest 18.11, więc będziemy w tym momencie zaczynać. 5, 4, 3, 2, 1, start. Tak. Krótka wersja seta będzie oczywiście o secie w takim razie. I pytanie numer jeden z ośmiu, co wypisze program. Czyli zaczynamy od naszego tutaj ulubionego zestawu. Mamy tutaj set integerów, zniżki. I ten set. Pamiętajmy o tym, że 20 sekund mamy tylko na odpowiedź. Pamiętajmy tak jak poprzednio, bo widzimy u nas te odpowiedzi. To może zaraz w takim razie powiemy, bo widzę w tym momencie, że. O. Dobrze. Dobrze. E, tak, oczywiście wypiszę nam 2. Wypiszę nam 2. Mhm. Mm, tak. Dobra, już ja pokazuję o co w tym mo momencie tu nam chodziło. Tak, czyli zobaczcie, wchodzimy do yy, Ideon.com, czyli platformy, gdzie możemy. Yy, Pisać w dowolnym języku programowania, my w C pamiętajmy zawsze o kularkach zamkniętych, nie wolno dzielić się kodem na konkursach, bo wtedy oznacza to dyskwalifikację dla każdego, dla tego, który się dzieli, tego, który przyjmuje. No i w związku z tym my możemy uruchomić nasz program w C, dołączamy wejście wyjście, dołączamy bibliotekę, która pozwala nam używać seta, używamy wszystkiego standardowego i funkcja main w C, która po zakończeniu powinna zwrócić 0, czyli że wszystko się skończyło dobrze, integer, tak? I ta funkcja main jest wywoływana. Przez, no, przez tego, w jakim jesteśmy środowisku. My jesteśmy w to idone nas wywoła, ale u Was być może macie kompilator na Windowsie, Linuxie, no to wtedy Windows, Linux wywoła i to są nasze komendy, właśnie funkcji main, która będzie wywołana. I my definiujemy set, czyli zbiór, prawda? Definiujemy z, zbiór integerów. Mówimy zbiór integerów, nazywamy go zniżki. Czyli prawdopodobnie no to można powiedzieć, zbiór zniżek, jaki sklep oferuje, czy jakiś producent oferuje. No i mówimy, że oferuje zniżkę 20, zniżkę 10 i zniżkę 20. No więc pamiętamy, że nasz zbiór oczywiście trzyma wszystkie elementy tylko i wyłącznie raz, prawda? Trzyma raz, to więcej trzyma w sposób uporządkowany, więc będzie miał 10 i 20, prawda? To jest nasz. Zbiór zniżki od integerów, tak i on, zobaczcie, on oczywiście nam, e, dokładamy 20, więc pojawiło się to 20, dokładamy 10, pojawiło się to 10, dokładamy. 20, przepraszam, dokładamy 20, ale 22 raz się nie pojawi, bo już było, prawda? To już, już było. W związku z tym my mamy dwa elementy w naszym zbiorze: zniżka o wysokości powiedzmy 10% i zniżkę o wysokości 20%, prawda? Pierwsza, no i zobaczmy, czy rzeczywiście wypisze nam 2. Popatrzmy, rzeczywiście wypisał 2. Dobrze. Zobaczmy pierwszą piątkę. Wise Giving, Swift, Jolly Bolt. Pytanie drugie. Ile operacji wymaga włożenie wartości do setu, który liczy tysiąc elementów? No, bo my sobie tutaj robiliśmy te inserty. No, ale to nie jest tak jak w tablicy. W tablicy, prawda? To jak wkładamy coś do tablicy, no to co? No to jest po prostu jedna operacja. No, właśnie, już troszeczkę tu spoileruję. W tym momencie w secie tak oczywiście nie jest. W secie tak nie jest. Tak. W secie musimy. Potrzebujemy tak, około 10 operacji, prawda? czyli jeżeli byśmy mieli tutaj, zobaczcie, mnóstwo tych elementów, i tu mielibyśmy 1000 elementów, to, my, to żeby dodać 1001, żeby tu włożyć element, jakiś tam, nie wiem, 30, i on byłby 1001, kolejny, to potrzebujemy mniej więcej tyle operacji, ile jest potęga dwójki, która daje nam tą liczbę elementów 1000 czy 1001, to już tam nie ma żadnego znaczenia, ale no wiemy, że 2 do 10 to jest w przybliżeniu. 1000, dlatego no to będzie dziesiątka, prawda? I fachowo to zapisujemy, że logarytm przy podstawie dwóch z 10 to jest, w przy, przepraszam, logarytm przy podstawie dwóch z 1000 to jest w przybliżeniu 10, co oznacza ta dziesiątka, to oznacza jaka potęga dwójki daje nam tą wartość. no W przybliżeniu to jest oczywiście 10, więc potrzebujemy 10 operacji. W tablicy byłaby to jedna operacja, prawda? No bo byśmy napisali, nie wiem, tab od. Na przykład y, y, 1001 byśmy napisali, że równa się 30, prawda? To byłaby jedna operacja. Natomiast tutaj będzie 10, troszeczkę zapłacimy, ale mamy za to y, parę innych ciekawych funkcjonalności. Pierwsza piątka, Giving Swift Majestic Stellar Inspired. Pytanie trzecie. Co wypisze program? Co wypisze program? Y, no, i tutaj nam y, oczywiście, znowu mamy te same elementy, ale tu nam się troszkę zmienia. Mamy fora. Tak? Prawda? Dobrze, tak jest. Wypiszę nam 10,20. To, co sobie powiedzieliśmy, my mówimy w tym momencie, zobaczcie. My mówimy tak. To też sobie skasujemy. My mówimy: hej. Popatrzcie, a ja może to jeszcze skopiuję w takim razie i wkleję nam. No, zobaczcie, to jest nasz kod, czyli i on wygląda następująco. Mówimy tak, dodatkowo dodajemy jeszcze e, it, iterator, który nazwaliśmy it, który będzie nam przechodził po secie. Dlaczego? No dlatego, że zobaczcie, set nie ma żadnych indeksów. Widzimy, tu nie ma to nie ma żadnego numerka, że to jest numer 0 albo to jest numer 1. No nic takiego nie ma, my musimy jakoś przejść. Dlatego mówimy, że dobra, to tworzymy pewien iterator, który będzie przechodził po wszystkich wartościach tego setu i ten iterator wskazuje na pierwszy element, prawda? Bo zniżki int, zniżki od... BEGIN to jest zawsze wskaźnik na pierwszy element, a ZNIŻKI od END to jest wskaźnik za, za zbiór, nie na ostatni element, a za zbiór, poza zbiór, prawda? I my powiedzieliśmy sobie, że ten nasz zbiór jest uporządkowany, czyli to jest w kolejności w tym momencie rosnącej, prawda? Czyli mówimy, słuchaj, iteratorze, Właśnie dla setów, to jest iterator, dla setów, które trzymają integery, masz na początku wskazywać na begin, czyli nasz iterator i it te wskazuje na początku na 10, prawda? To co jest begin? I mówimy, zwiększaj się co jeden, aż dopóki nie osiągniesz końca. Wtedy no już wyjdź z tej pętli i wypisuj, zobaczcie, wypisuj kolejne wartości, czyli nasz iterator będzie 10, zwiększy się będzie wskazywał na 20, wypisze, zwiększy się, będzie wskazywał na end i wyjdzie w tym momencie z fora, ponieważ nasz zbiór jest uporządkowany, więc wszystko będzie wypisane w formie uporządkowanej, czyli 10 20. Tak jest, czyli mamy 10 20, no to świetnie. Popatrzmy. Dobra. I popatrzmy na pierwszą piątkę. Swift Stellar Jolly Majestic Inspired Pytanie czwarte, co wypisze program? Co wypisze nam program? Yy, no i tym razem mamy znaleźć Lower bound od 10. No zobaczcie, nasz zbiór jest uporządkowany, to być może możemy to wykorzystać. Być może możemy to wykorzystać, że jest uporządkowany i szybko znajdować elementy, czego nie można zrobić w tablicy, prawda? Nie można w tablicy szybko znajdować elementów. Oczywiście wypisze nam 10. Co to jest Lower Bound? Lower Bound mówi znajdź dziesiątkę, a jeśli jej nie ma, to znajdź kolejny element, ale dziesiątka jest. Widzimy. E, już tutaj pokazuję też. Mhm. Zobaczcie. Czyli nasz program jest następujący. Mówimy tak: iteratorze, a to, już, to, już, o, to jest tak, mówimy iteratorze i nie upper, a lower, prawda? Mówimy iteratorze. Ws w yy, wskaż na element, który znajdzie lower bound, zaczynając od 10. No ponieważ dziesiątka jest w naszym zbiorze, jest w naszym zbiorze, no to znajdzie i będzie wskazywał na tą dziesiątkę. Czyli no po prostu dziesiątkę wypisze. Pamiętajmy, lower bound znajduje dany element. A na przykład, jak byłoby pytanie o 9 dziewiątki by nie było, to by wskazywał na następny, czyli też na dziesiątkę. Czyli lower bound. Lower bound Znajduje dany element, a jak go nie ma, no to wskazuje na kolejny od niego. No i zobaczmy, czy rzeczywiście wypisze nam 10, powinno wypisać dziesiątkę. Tak jest, jest dziesiątka. I mamy pierwszą piątkę Swift Majestic Stellar Inspired Jolly. Pytanie piąte, jesteśmy za połową. Co wypisze program? Dokładnie taki sam jak poprzednio, tylko mamy upper bound, prawda? Mamy upper bound od 10. No, i powstaje pytanie, co nam w tym momencie wypisze? Co nam w tym momencie wypisze? Mówimy upper bound od 10, tak? Tak jest, wypisze 20. Dlaczego? Dlatego, że upper bound mówi, znajdź kolejny po dziesiątce w zbiorze. Kolejny po dziesiątce w zbiorze to jest 20, więc oczywiście będzie wskazywał na 20 nasz. I zobaczmy nasz upper bound. Ja tutaj sobie zmienię. Aha. Przepraszam, upper bound. I klikamy wyśli. Tak jest. No i jest oczywiście 20. Jest 20. No i zobaczmy pierwszą piątkę. Swift Majestic Stellar Jolly Inspired. Pytanie szóste. Co wypisze program? Tym razem mamy Lower Bound od 11 znaleźć. Lower Bound od 11. Kochani, zachęcam do walki do końca. Ostatnie pytanie może rozstrzygnąć o wszystkim, więc zachęcam do walki do końca. Tak jest. Wypisze nam 20. Wypisze nam 20. Zobaczcie. Lower Bound od 11. O. Zobaczmy, Lower mamy lawer bound od 11. No, wypisze nam 20 dlaczego? Lower bound szuka jedenastki, ponieważ jedenastki nie ma w zbiorze, więc następny element, czyli 20. Prawda? prawda? My pytaliśmy się o jedenastkę. No ale jedenastki nie ma. Pytamy się o jedenastkę, jedenastki w zbiorze nie ma. No to znajdzie kolejny element. Pamiętamy, że to jest uporządkowane, więc będzie 20. Super. Pierwsza piątka. Swift, Majestic, Jolly, Stellar, Social. Pytanie 17. Mamy pytanie o upper bound od jedenastki, prawda? Czyli tak jak poprzednio, ja mogę tu już przejść, bo wy widzicie tak u siebie, czyli mamy dokładnie tak samo jak poprzednio, tylko jedyna różnica jest taka, że tu się pytamy o upper bound od jedenastki, prawda? Co nam wypisze? Próbuję znaleźć od jedenastki. No i Hmm, oczywiście 20, bo tak czy inaczej znajduje kolejny. Jedenastki nie ma, a kolejna jest 20, prawda? Jedenastki nie ma, no to kolejna jest 20, czyli jeśli elementu nie ma, to lower bound i upper bound akurat działają wtedy tak samo, prawda? Tu nic specjalnie nam się nie zmienia, rzeczywiście jest 20. Różnica jest wtedy, kiedy dany element jest. Lower bound wypisze ten element, a upper bound poszuka kolejnego. To jest ta różnica, warto pamiętać, warto korzystać w profesjonalnym programowaniu na konkursach. Pierwsza piątka, Swift, Majestic, Jolly, Social, Stellar. Pytanie ostatnie, ósme. Ile operacji zajmie Upper Bound, Lower Bound dla zbioru mającego 10 do 12 elementów? Ile operacji zajmie Upper Bound albo Lower Bound dla zbioru mającego 10 do 12 elementów? Nie, no, pytanie jest może takie i, i z jednej strony trudne, ale jest łatwe, bo tutaj tych odpowiedzi nie ma tak specjalnie dużo, więc wydaje się, że można też negatywną selekcją dojść do tego tak jest 40 dlaczego dlaczego że bo, bo zobaczcie my mamy w naszym zbiorze 10 do 12 elementów no i chcemy zrobić albo lower bound albo albo upper bound tak prawda no i tutaj jest jakaś tam wartość i tu jest jakaś wartość Otóż lower bound i upper bound potrzebuje tyle operacji, ile wynosi logarytm przy podstawie 2 z 10 do 12. Czyli do jakiej potęgi trzeba podnieść dwójkę, żeby mieć tą liczbę 10 do 12? No to w przybliżeniu jest 40, prawda? Dlaczego? No dlatego, że wiemy, że 2 do 10 to jest w przybliżeniu 1000. No i możemy tak 4 razy, zobaczcie sobie, napisać. Widzicie? Tak. 1000. Przepraszam, eee, 2 do 10, tak. I jeszcze raz 2 do 10 to jest w przybliżeniu też 1000. I zobaczcie, jak my to sobie wszystko wymnożymy, to tu będziemy mieli 10 do 12, prawda? Bo to jest 10 do trzeciej 4 razy, czyli będzie 10 do 12, a tu będzie 2 do 40 w przybliżeniu. Prawda? Czyli 2 do 40 w przybliżeniu daje 10 do 12, stąd tu się nam pojawia ta 40. No i kochani, w tym momencie bardzo proszę, żeby pierwsza piątka. Yy, dobra, my przejdziemy sobie do naszego planu, a ja proszę, żeby w tym momencie pierwsza piątka zrobiła screena, wysłała na adres nagrody małpaok.jork.pl, maila z tytułem Kachut numer 1, dzisiejsza data, no i jakie miejsce zajęliście, jaką sobie życzycie nagrodę, PaySafeCard, Allegro, Google Play, no i screena. Yy, tak, kochani, także wielka prośba o to. Dajcie znać, czy quiz był trudny, czy set jest w ogóle dla Was prosty i tak dalej. Tu było też pytanie, co robić przed drugim etapem Olimpiady Informatycznej Juniorów. Pozwólcie, że zostawimy sobie to pytanie na koniec. Dobrze, w takim razie tutaj weźmiemy sobie taką dodatkową sekcję pytań, które nam zostaną na koniec. Prawda? Zobaczcie, sobie tutaj pozwolę zapisać to pytanie. Jeden co robić przed drugim etapem I. Ok? Było pytanie. Yy, tak, ja Was do Was będę. No właśnie, to sobie na razie mamy jedno takie pytanie, co na koniec i zostawimy. Dobra. Tak, Ania mówi, że był łatwy. Yy. No to się cieszę, jeżeli był łatwy, to Was się cieszę, w takim razie nie ma żadnego problemu. Widzę, że tu nie ma w tym momencie na razie więcej komentarzy. No to dobrze. Tak, Kuba też mówi, że był łatwy, no to bardzo się cieszę. Nie był trudny set, jest myślę, nie jest trudny. Jak go rozumiemy, to bardzo się cieszę. Bardzo mi miło. Dobra. Kochani, przechodzimy do głównej części naszego spotkania. Zadanie miasto. Wielka prośba, żebyśmy wszyscy otworzyli przeglądarki i weszli na stronę szkopuedupl, i szko yy, tu baza zadań, baza zadań. I tutaj w bazie zadań wpiszmy miasto. Tak, jest takie zadanie miasto, możemy wpisać przeszukać i klikamy zadanie miasto. Ok, ja. Niech nam się pokaże, ja wrzucam nam wszystkim linka do tego zadania i popatrzmy o co chodzi w zadaniu miasto. Samorządowcy Dolnego Śląska postanowili napisać aplikację, która wspomoże zarządzanie ich miastem. Wspólna inicjatywa pozwoli im rozłożyć koszty. No to naturalne, no w ogóle aplikacja do zarządzania miastem też się na pewno przyda. To ułatwi, przyspieszy znajdowanie. No, przed chwilą mieliśmy, prawda? A może później inne samorządy też skorzystają, inne miasta. No, oczywiście e, mówimy na razie o wersji 1.0 i podejście tutaj samorządowców jest takie, że pierwsza wersja tej aplikacji ma po prostu działać i mieć minimalne funkcjonalności, zarządzać liczbą, Mieszkańców oraz dzielnicami, a potem będzie rozbudowywana. Bardzo dobre podejście. Słuchajcie, jak tutaj z klocków Lego nawet chcemy coś zbudować, od razu się tutaj napniemy, że to ma być coś gigantycznego. To faktycznie jest kłopot, a jak zaczniemy od jakiegoś elementu konkretnego, to potem możemy rzeczywiście rozbudowywać. No, i samorządowi informatycy zdają sobie sprawę, że konstrukcja aplikacji ma znaczenie. No, kochani, tak jak przy, przy budowie domu, jak tylko przewidzimy dwa pokoje, to ciężko jest rozbudować do siedmiu, lepiej to przy, przygotować odpowiednie fundam fundamenty. Tak samo oni chcą zrobić. Chcą, żeby fundamenty tego programowania, tego oprogramowania tej aplikacji były no, takie, pozwalające im rozwijać się prosto, tak? bez komplikacji i tanio. Dlatego chcą, by aplikacja wykorzystywała programowanie obiektowe. Konkretnie, zarządzanie miastem ma być pojedynczą klasą, pozwoli to łatwo rozbudować aplikację, ograniczy ilość błędów. Czy podejmiesz się zadania? No i kochani, tu właściwie sprawa jest do, bardzo prosta. My mamy ta pierwsza wersja aplikacji, ma tylko ustawiać liczbę mieszkańców, pokazywać liczbę mieszkańców, dodawać dzielnicę i tą dzielnicę znajdować. No to taka bardzo prosta w tym momencie wersja naszej aplikacji. No i słuchajcie, jak my byśmy w takim razie. Tak, sobie tutaj wyczyśmy. Kochani, to jak my byśmy podeszli, ja tu jeszcze pokażę, jak my moglibyśmy podejść w tym momencie do takiej naszej aplikacji, prawda? No, kochani, mamy napisać system do obsługi miasta pojedynczego miasta. Tak, i ten system ma być właśnie bezpieczny, rozbudowywalny, uporządkowany. Wszystko ma być tutaj w jednym, w jednym miejscu. Dlatego podejdziemy do tego tak, jak to się właśnie podchodzi w programowaniu obiektowym, wykorzystamy programowanie obiektowe, wykorzystamy klasę, napiszemy klasę, która będzie zarządzała naszym miastem, prawda? Czyli stworzymy sobie, powiedzmy, klasę, zaraz sobie zr zrobimy to tutaj konkretnie, ale my zdefiniujemy klasę, tak? to jest takie sł słówko kluczowe w C++, klas, i stworzymy klasę, która będzie się nazywała klasa miasto. Tak? I ona będzie składała się z dwóch części. Z części publicznej, tak? To jest część public, i z części prywatnej, private. W części publicznej będą te funkcje, których potrzebują samorządowcy. No co samorządowcy potrzebują? No potrzebują prawda, na pewno potrzebują ustaw liczbę mieszkańców, prawda liczbę mieszkańców, zgadza się na pewno po potrzebują takiej funkcji yy, podaj no i oczywiście analogicznie, no podaj tą liczbę li mieszkańców, prawda, podaj liczbę mieszkańców prawda? czyli my mamy, musimy mieć możliwość zdefiniowania Ile mieszkańców ma to dane miasto, no ale później też musimy mieć możliwość odczytania, ile takie, no, ile, ma, ile mieszkańców to miasto ma, prawda? Dzielnice, prawda? Musimy mieć możliwość dodać dzielnicę, tak? Dodaj dzielnicę, prawda? No i tutaj jakąś nazwę tej dzielnicy, którą byśmy chcieli sobie w tym momencie dodać. No tutaj w tym naszym przykładzie, popatrzmy sobie w przykładzie, jaka to może być dzielnica Osobowice, tak? To jest bodajże dzielnica Wrocławia, czyli możemy powiedzieć, że dodaj dzielnicę Osobowice, tak? Albo jakąś inną, tak? Jeszcze jest tu inna, Gajowice, Zgorzelice, prawda? To są dzielnice, prawda? Musimy mieć możliwość dodaj dzielnicę, znajdź. Też chcielibyśmy stwierdzić, czy jest taka dzielnica, czy jej nie ma, tak? Znajdź dzielnicę. No i tu możemy podać na przykład dzielnicę, no nie wiem, Ursynów, prawda? No pewnie Ursynowa nie ma, prawda? No bo Ursyn akurat we Wrocławiu by go nie było, więc zwróci, że go nie ma, tak? Ale gdybyśmy zrobili inną dzielnicę, na przykład Gajowice, tak? O. No to już, yy, albo no właśnie to Osobowice, prawda? No, bo Osobowice były dodane, Osobowice, no to oczywiście yy, moglibyśmy yy, Pe pewnie by znalazł powiedział dobrze że jest ten program nasz. No ale popatrzcie, to są tylko i wyłącznie takie mm, funkcje, metody w klasie. Nazywamy to wszystko normalnie takie to byśmy nazwali funkcjami, prawda? My to nazywamy funkcje w programowaniu normalnie, ale jeżeli to jest w klasie, w klasie to mówimy, że to są metody, metody, prawda? Metody tej klasy. Metody publiczne takie, które można wywołać, ale one nadal nie mówią. Zobaczcie, ustaw liczbę mieszkańców. One nie mówią, czy my będziemy tych mieszkańców trzymać jako integer, jako long, long integer, jako string, nic, takiego nie mówią. Również dzielnice nie mówią, czy będziemy trzymali to jako tablicę, jako set, jako wektor, też nie. Dlatego w private musimy mieć własne elementy. Co możemy mieć? Na przykład int, liczba mieszkańców. Tak, zobaczcie, liczba mieszkańców prawda I ta liczba mieszkańców jest niedostępna. Ktoś, kto stworzy zmienną tej naszej klasy, czyli obiekt, to się nazywa, zmienna naszej klasy to jest obiekt, prawda? ktoś, kto by stworzył, ma dostęp tylko do tego, do funkcji metod publicznych, a nie ma do funkcji i metod prywatnych. Tak? Ja mógłbym tu jeszcze na przykład stworzyć jakąś funkcję, która by na przykład, nie wiem, Policz znaki byłaby jakaś, policz znaki, która by coś mi tam robiła, prawda? Jakaś funkcja, czyli metoda, prawda? Czyli tu mamy zmienne naszej klasy i metody, których nie można wywołać, których nikt nie może wywołać, które tylko my robimy. Słuchajcie, po co to się robi? Po co się oddziela świat na dwie części? To jest świat dla każdego. Dla każdego. A to jest tylko, można powiedzieć, dla nas, albo mają dostęp właśnie tylko funkcje i, metody metody, funkcje i metody klasy, prawda? Tu mają dostęp tylko metody tej klasy. Prawda? Robi się to nam po to przede wszystkim, żeby zobaczcie, nikt nie był w stanie na przykład. Zmienić nam liczbę y, mieszkańców, na przykład na minus 100, bo to przecież nie ma żadnego sensu, prawda? Nie może być liczby mieszkańców minus 100. Ktoś niespodziewanie by nam y, zmienił. My możemy powiedzieć, ustaw, liczbę mieszkańców, na przykład na 640 tysięcy, tyle ma w tej chwili Wrocław, ale na przykład jak ktoś będzie próbował na ujemną, no to możemy powiedzieć, że się nie zgadzamy, prawda? że się na to nie zgadzamy, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tu, pierwszą rzecz jest bezpieczeństwo. Druga rzecz, jest bardzo czytelny ten program, bo zobaczcie, ktoś, kto będzie czy, korzystał z naszej klasy, wie co my oferujemy. W tej części publicznej wie co oferujemy. No dobrze, kochani, czy do tej części tu macie jakieś pytania? Na razie jeszcze nie powiedzieliśmy jak to zrobimy, ale dajcie znać plus jeden, jeśli to jest w miarę jasne, zero jak średnio, minus jeden jak jest niejasne. Być może macie jakieś pytania do tej części, to dajcie znać. My sobie zaraz to omówimy bardzo dokładnie w naszym kodzie, dobra, zaraz sobie omówimy, tak, Ania mówi, że Wrocław ma ponad 600 tysięcy mieszkańców, dokładnie tak, Aniu, bardzo dziękuję, 640 tysięcy, tak, CRLS mówi hermetyzacja, dokładnie, my wszystko, co się tyczy, dziękuję, jeszcze jest jedna właściwość, której powiedział CRLS, my wszystko, co się tyczy miasta, zamykamy, wszystkie funkcjonalności zamykamy tutaj w tej naszej klasie na razie mamy tylko cztery funkcjonalności ustawienie liczby mieszkańców, podanie liczby mieszkańców yy, dodanie dzielnicy, znalezienie dzielnicy ale możemy jeszcze do dodawać nowe funkcjonalności na przykład ustaw nazwę prawda, i tak dalej, i tak dalej, wiele jeszcze możemy funkcjonalności dodawać yy, w przyszłości one wszystkie będą publiczne i będziemy mogli je bez problemu dodawać prawda, dziękuję Kasper, e, Chris, przepraszam, Ula Keczupek, Kasper, Paka Maksym, Persi, Plumcia, Kuba, zero, a Ania też zero, ale to się zaraz wyjaśni. Olga, Rutek, Amelia, bardzo dziękuję. Tak, miksery mówi, która jest część dostępna dla administratora? Dla administratora jest dostępne i to, i to. Słuchajcie, nawet dla innych programistów ta część prawy też może być dostępna. Tylko zaraz, tylko chodzi o to, że jak on zrobi zmienną tej klasy, to dopiero zmienna nie będzie miała do tego dostęp. Ale to sobie zaraz, mm, zaraz miksery Asta, zaraz to sobie wyjaśnimy, dobra? Ok. To w tym momencie, kochani, przechodzimy do naszego zadania. Przejdźmy z powrotem do treści naszego zadania. Popatrzcie, w treści naszego zadania musimy co zrobić? Wczytać ilość operacji, prawda? Tu mamy dodaj dzielnicę, osobowice i tak dalej. Mamy różne komendy, prawda? D oznacza dodaj dzielnicę, z znajdź dzielnicę, u ustaw liczbę mieszkańców, m pokaż liczbę mieszkańców. No świetnie, no to w takim razie przejdźmy do pisania tu naszego kodu. Tak. Przejdźmy w tym momencie do pisania naszego kodu, czyli znowu wchodzimy do y, ideone.com, czyli miejsca, gdzie możemy online pisać programy w dowolnym języku programowania. My będziemy pisali w C++14 okularki mamy zamknięte, nikt nie ukradnie nam naszego kodu i C, y, y, ideone, czyli nie będziemy zyskwalifikowani na konkursie. Jakbyśmy komuś udostępnili, to jesteśmy zyskwalifikowani. Zobaczcie. I w tym momencie dołączamy, dołączamy potrzebne biblioteki. Mamy taki kadłubek, w tym kadłubku mamy dołączoną bibliotekę wejścia-wyjścia, czyli ce in c out możemy sobie wykorzystać, ale my jeszcze dołączymy, kochani, dwie dodatkowe biblioteki od razu mianowicie biblioteka, która pozwala nam obsługiwać stringi i biblioteka, która pozwala obsługiwać nam no, tą strukturę set, te zbiory. Prawda? Jednocześnie mówimy, że będziemy używali przestrzeni nazw standardowej. No i tu mamy naszą funkcję main, która Hmm, zaczyna się tą nazwą klamrową jej kod, a tą się kończy, ona ma zwrócić jakiegoś integer'a, ogólnie przyjęło się, że 0 oznacza, że wszystko było w porządku I na końcu mamy zwrócić 0 do kogoś, kto nas wywołał kto nas wywoła? Nas wywoła ideolne, normalnie to będzie Windows albo Linux, jeśli używamy takiego stacjonarnego kompilatora no i kochani, piszemy nasz kod pierwsza sprawa, zobaczcie co my potrzebujemy, no potrzebujemy troszeczkę zmiennych prawda, w naszym kodzie na pewno będziemy potrzebowali, zobaczcie, ja już tutaj dodam pewne zmienne. O takim hurtem, popatrzcie, na pewno będziemy potrzebowali jakie zmienne. Co? Liczba poleceń, prawda? No bo zwróćcie uwagę, że w tym naszym przykładzie my mamy 8 różnych poleceń, tak? Dodaj dzielnicę. Pokaż ile jest mieszkańców. Ustaw liczbę mieszkańców. Dodaj dzielnicę. Znajdź dzielnicę, znajdź dzielnicę, znajdź dzielnicę. Znajdź dzielnicę. Pokaż liczbę mieszkańców, prawda? Czyli mamy ileś poleceń, i popatrzcie, tych poleceń w tym przykładzie jest 8, no może być ich więcej, ale w tym przykładzie jest 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jest 8 tych, tych poleceń, ale tych poleceń może być dużo więcej, aż 100 tysięcy, 10 do 5, czyli 100 tysięcy tych poleceń może być całkiem sporo, więc musimy wczytać tą liczbę poleceń. Prawda? No to pierwsza rzecz, to coś oczywista, wczytujemy liczbę poleceń, tak? No, i ja zachęcam, żeby tutaj zawsze testować, czy wszystko nam działa. Możemy sobie wy wypisać od razu, tą, zobaczmy, czy, czy nam wszystko działa. Zobaczcie. E I będziemy się na razie trzymać tego przykładu, który jest podany w treści zadania. E zobaczcie, czyli mówię: wypisz liczbę poleceń, no i dajcie znać na czacie. Aha, jeszcze tylko uruchom, musimy tutaj sobie uruchomić na razie. E o. E see out, liczba poleceń. E I dlaczego on tutaj nie chce nam. Błąd kompilacji widzicie? No i co tu jest? Liczba poleceń. Yy, tylko przejdźmy sobie... Oj, oj oj, oj oj Przejdźmy sobie do edytowania i powiedzmy, że w danych wejściowych, czyli tu możemy podać wideo, co z klawiatury wprowadzamy. no Podajemy, że tych poleceń będzie 8. Po, tych poleceń będzie 8. No i jeszcze raz wysyłamy nasz kod, prawda? Zobaczmy. O tak. No i tutaj mamy jakiś straszliwy błąd. C SIN oczywiście, bo wczytujemy wczytujemy CIN, oczywiście, a nie. Dziękuję bardzo. Kasper, Paka, Ania Żywy. No kochani, no błąd po prostu e, bardzo prosty, także przepraszam serdecznie. E, tak. Plumcia mówi, że nic nie zaczytuje, ale już spojrzałem rzeczywiście. Faktycznie, no oczywiście, że w C++ wczytujemy poleceniem CIN, a out, służy do wypisywania. Tutaj ja z wrażenia wypisałem o b także kochani, no już chyba teraz nie będzie na mnie krzyczał. Mam nadzieję. No i zobaczmy, czy nam wszystko działa. To jest jasne. Popatrzmy. No i powinien wypisać ósemkę. No rzeczywiście wypisuje nam ósemkę. Wszystko jest dobrze. Fantastycznie. No dobra, kochani, to nasz program rzeczywiście wczytał, ile jest tych poleceń to powiedzcie, co powinniśmy teraz zrobić. Dajcie znać na czacie, co nasz program w tym momencie powinien zrobić. Dobra? Czy ktoś może powiedzieć, co powinien zrobić y, nasz program y, następnie, tak? już tam pomijając wszystkie inne rzeczy. Tak? Dajcie znać na czacie, no co teraz powiedzmy. Prawda? Wczytaliśmy, ile mamy tych poleceń, to co powinniśmy dalej zrobić. Ktoś powie na czacie? A, dziękuję jeszcze raz wszystkim y, za y, ten, y, za tutaj wskazanie. Kasper, Kuba, Ania, Paka. Dziękuję serdecznie za wskazanie, właśnie żywy. Tak, Kuczupek pyta się, czy już stworzyć metody. Tak, moglibyśmy już stworzyć metody. Tak. Marek mówi, wczytać polecenia w forze, wczytać liczbę mieszkańców, no, ale nie w każdym poleceniu, zwróć uwagę, zwróć uwagę, Kasper, że nie w każdym poleceniu wczytujemy liczbę mieszkańców, widzisz, prawda? Nie w każdym poleceniu, tak? Na przykład to polecenie to jest tylko wypisz liczbę mieszkańców, tak? a dopiero tutaj ustawiamy, tak? Tu na przykład też nie wczytujemy liczby mieszkańców, tylko wczytujemy dzielnicę, prawda, więc tu to, to nie, nie, nie ma tak, że my od razu wczytujemy tą liczbę mieszkańców. Tak, rzeczywiście, moglibyśmy stworzyć tą klasę, albo tak jak część z Was mówi, Olga, Paka, Ula, to moglibyśmy, możemy spróbować wczytać te polecenia. Więc spróbujmy sobie zrobić szkielet naszego programu, prawda, szkielet naszego programu, czyli napisać, zobaczcie, for i równe 0, tak, i mniejsze od liczba poleceń, prawda? Zobaczcie, prawda? Plus plus i, czyli pętla, która przejdzie tyle razy, prawda? Przejdzie tyle razy, ile mamy poleceń. My w naszej e, pętli po prostu m, przejdziemy tyle razy, ile mamy poleceń, e, czyli i będzie się zmieniać od zera aż do siódemki, od zera aż do siódemki. Czyli 8 razy, prawda? 8 razy, tak jak jest w naszym przykładzie, prawda? No bo liczba poleceń jest 8, czyli tu będziemy mieli, ta pętla przejdzie 8 razy. No i popatrzcie, za każdym razem potrzebujemy jeszcze zmiennej kar polecenie, prawda? Jakieś polecenie jest, prawda? No to zobaczcie, każda z tych linii zaczyna się od polecenia. D, dodaj dzielnicę. M, pokaż liczbę mieszkańców. U, Ustaw liczbę mieszkańców, z znajdź dzielnicę. Widzimy, to też jest w, w, tym, w, tej, w tej instrukcji, tu opisane, w tym wejściu, że u ustawia, też polecenie u, prawda? Jest, każde polecenie jest jednoznakowe. u, ustaw liczbę mieszkańców na jakąś tam wartość. m, pokaż liczbę mieszkańców. d, hmm, dodaj dzielnicę, z znajdź dzielnicę, czyli my tą pierwszą literkę u, m, d, z możemy w tym momencie rzeczywiście Wczytać, prawda? Więc możemy napowiedzieć, że mamy jeszcze jedną zmienną typu CAR, typu pojedynczego znaku i cinem, już tutaj zwracam uwagę, cinem, wczytać jakieś nasze polecenie, prawda? To polecenie, które jest jednoznakowe. No i też oczywiście odpowiednio je wypisać, prawda? See out. No, przy... to już tak testowo na razie, prawda? Zwróćmy uwagę, że my tutaj mamy test. Możemy sobie jeszcze dopis... dopisywać, że to jest test, ale see out polecenie i tu mamy backslash n. Ja już to sobie skasuje, prawda? Yy, to, ale, prawda? Czyli zobaczcie, czy nam to wszystko działa. I dla danych wejściowych, może w tym momencie nie 8 poleceń, ale wejdź, powiedzmy, że mamy dwa polecenia, i pierwsze polecenie to byłoby M a drugie polecenie byłoby Z. No oczywiście ono musiałoby też coś jeszcze mieć, ale przyjmijmy na razie, że my tylko same te rozkazy wczytujemy. Napiszcie na czacie w takim razie, co ten nasz program teraz wypisze. Zobaczcie, to jest tylko jedna linia, którą wypisujemy, czyli wypisujemy, jakie jest polecenie. I dajcie znać na czacie, co wypisze nasz program. A ja w tym momencie daję kod. Dajcie znać na czacie, co wypisze nasz kod. Jeszcze w tym momencie, jakby to powiedzieć, jeżeli na przykład znajdź byłaby dzielnica nie wiem, jakaś, na przykład ten Ursynów czy cokolwiek innego, no to my jeszcze tego nie, nie uwzględniamy, tego nie uwzględniamy, prawda? Na razie tylko same, same polecenia co one mają robić, tak? Tak Prawda? Zobaczcie No zobaczmy MZ, Keczupek Paka M, Chris M Paka M, Żywy M, znak nowej linii Z, tak? No zobaczmy Zobaczmy. No, rzeczywiście wypisał M i Z. Dlaczego? No bo popatrzmy, wczytaliśmy liczbę poleceń. No, liczba poleceń jest 2, tak? Tutaj. Prawda? Nasza liczba poleceń jest w tym momencie 2. Tak? Następnie mówimy, że idziemy dwa razy po naszej pętli i mamy wczytać tym razem znak. Prawda? Dwa, dwukrotnie. No to wczytujemy znak M i mamy go wypisać. No to wypisał nam pierwsze M. Tak? Potem idzie po tej pętli drugi raz, bo tą pętlę przechodzimy dwa razy, prawda? I za drugim razem wczytuje nam kolejny znak, czyli Zeta, i go wypisuje. Tak? Wypisuje, czyli wypisuje MZ. Zgadza się? E, wszystko dobrze, ku, słuchaj, paka, nie ma tutaj żadnego błędu. My nie mamy, to, to, to nie jest żaden błąd, po prostu sobie dyskutujemy. no Nie wszystko zauważymy, to nie ma błędów. Nie mamy się co przejmować, mówimy śmiało swoje, to, co, to, co myślimy, dzięki temu się właśnie rozwijamy. Nie ma żadnego kłopotu. Mów, piszcie tak, jak uważacie. Mm, właśnie chodzi o to, żeby tutaj sobie konfrontować, patrzeć. Dobrze, kochani, no to świetnie. Dajcie znać plus jeden, jeżeli to jest jasne. Zero jak średnio, minus jeden jak jest słabo jasne. Dobra? okej okay, dajcie znać. Tak, a ja w międzyczasie coś tutaj sobie napiszę. O. Tak. Ja słuchajcie przygotuję nam tutaj pewną rzecz D Z i tu napiszmy default. Dobra, słuchajcie. Widzę, że Olaf plus 1, Paka plus 1, Kasper plus 1, Chris plus 1, Kuba plus 1, Keczupek plus 1, Skeleton Boy 0, Kasper plus 1, Michał plus 1, Ania 0. Zaraz się wyjaśni, będziemy jeszcze raz omawiać. Magda plus 1, Ula, bardzo dużo jedynek, bardzo dziękuję. Majka, Plumcia plus 1. No właśnie, kochani. Teraz sobie przejdziemy do czegoś, czego jeszcze do tej pory nie używaliśmy. Mianowicie popatrzcie. My wczytaliśmy polecenie, tak? Jakieś polecenie wczytaliśmy. No i przy każdym oczywiście przejściu pętli to będzie inne polecenie. No w tym przykładzie będą, mamy dwa przejścia pętli: za pierwszym razem będzie M i Z. W C jest taka konstrukcja switch case. Ta konstrukcja mówi tak, że w zależności od znaku, ona tam dotyczy się karów i integerów. Wszystkiego nie możemy za bardzo stosować, ale karów i integery możemy jak najbardziej stosować. On mówi tak, słuchaj. Wczytałeś typ kar polecenie. I teraz tak. Jeśli wczytany znak, zobaczcie, jeśli, tu sobie skasujemy to na razie, popatrzcie, wczytujemy jakiś znak w kolejnym przejściu pętli. No dwa razy to będzie, prawda? I teraz mówimy tak. Jeśli ten wczytany znak jest M, to masz wykonać, wykonać, wykonaj instrukcję, jeśli Znak polecenie jest M. Jest M, tak? To masz wykonać te instrukcje. Prawda? I on będzie je wykonywał aż do breaka. Musi to być koniecznie break, bo jak nie, to wyszedł też przez następne, przez U, przez D i tak dalej. Prawda? No i teraz popatrzcie. Dalej. Mówimy tak. Hej, jeśli ten wczytany znak będzie U. Jeśli ten wczytany znak będzie U, to masz wykonać wszystkie te instrukcje, które są tutaj, prawda, aż do breaka. Aż do breaka. I analogicznie, jeśli wczytana literka będzie D, to masz wykonać wszystkie instrukcje, które są tu, w tym miejscu, aż do breaka. I tak samo tu, jeśli wczytana literka byłoby Z. Tak, ta, która jest zawarta w tej zmiennej polecenie, to masz wykonać tę instrukcję. A jeśli byłaby inna, jeśli nie będzie M, U, D, -Z, tylko będzie jakaś inna, to masz wykonać tę instrukcję. Tak? Czyli tu wykonaj, wykonaj tę instrukcję, jeśli znak polecenie jest inny niż M, U, D albo Z. No i moje pytanie do Was jest następujące. Zobaczcie. To ja teraz mówię tak. Tutaj piszę. O. See out. Hurra. I tutaj daję znak nowej linii. I teraz popatrzcie. Mówię tak. Że ilość tych naszych poleceń to jest tylko jedno i to nasze polecenie i to nasze polecenie jest D. Prawda? Zobaczcie, mamy, że poleceń jest jedno, czyli nasza pętla przejdzie jeden raz i polecenie, które wczytamy, będzie D. To dajcie znać na czacie, co wypisze teraz na pro nasz program. Dobra, wielka prośba, dajcie znać, co wypisze nasz program. Jeszcze raz mówię, zobaczcie, na wejściu, czyli z klawiatury, dajemy dwie liczby, przepraszam, z klawiatury dajemy dwie rzeczy. Jedynkę, czyli że tutaj wczytamy jedynkę, będzie jedno polecenie. A polecenie jest d. I mówimy, prawda? Czyli tu nam się wczyta d. I mówimy w zależności od tego polecenia. Jeśli wczytało się m, to masz to zrobić. Jeśli wczytało się u, to masz to zrobić. Jeżeli d, to masz wypisać hura tak? Jeśli z, to masz to i default to. No, kochani, dokładnie tak. Kacper, Ula, Mikołaj, Ania, Paka, Keczupek, Chris, Zondo, Percy, Comics, Kuba. Kacper, oczywiście, wypisze nam hura prawda? No dobrze. A teraz, popatrzcie, to ja zrobię, ja to skomplikuję. Dobra, skomplikuję tutaj. O, i będziemy mówili tak, dobra. Tu nam wypiszę w tym momencie. O, dobra, troszkę skomplikuję. Zobaczcie, i powiem tak. See out. Nic nie wiem. Tak. E, tu napiszemy e, see out. Mamma mia. Może znać, mamma mia. Też nowa linia, oczywiście. Tutaj nic nie wiem, też nowa linia. Dobra. I nam zostało chyba jeszcze dwie, czyli tu musimy napisać, o. Może tu być zielona pietruszka. A tu możemy napisać superancko. Dobra. I teraz tak. Superancko. I teraz tak, damy dwa polecenia, żeby było trudniej. Mówimy, że wczytujemy dwa polecenia, i te polecenia będą tak. M i. Nie, może M to nie. Niech będą te polecenia U i W. Zobaczcie. U i W. Dajcie znać, co wypisze nasz program. Mamy dwa polecenia, czyli zobaczcie, co teraz wypisze nasz program. Dwa polecenia, jedno polecenie U, a drugie W. Prawda? Czyli mówimy tak. Liczba poleceń, które mamy wczytać, jest 2, to jest ta nasza liczba poleceń. I mówimy, że. Czyli za pierwszym razem wczyta nam się U, a za drugim razem W. Mówimy tak, jeżeli wczytane polecenie jest M, no to masz wypisać mama mija, jeżeli wczytane polecenie jest U, masz wypisać zielona pietruszka, jeśli polecenie jest D masz wypisać hura, jeśli polecenie jest Z, to masz wypisać superansko. W każdym innym przypadku, jeśli polecenie jest jakiekolwiek inne, to masz wypisać, nic nie wiem. Tak. Mówisz, że zjadłem średniki. No, dziękuję Ci serdecznie. Oczywiście, że zjadłem średniki. Bardzo dziękuję. No to byłaby wielka. Tu oczywiście jest Pietruszka. Jeszcze E zjadłem. Chyba głodny jestem. Tak to wygląda. I tutaj też jest średnik. No i zobaczmy, co nam wypisze. A ja już też idę zaraz do Waszych odpowiedzi oczywiście, zielona pietruszka i nie wiem i bardzo dziękuję wszystkim, którzy wrzucili odpowiedzi komiks, Mikołaj, Persi, Keczupek, Kuba, Kahim Chris, Kacper, Marek, Skeleton, Ula Persi, Paka, komiks, miksery Maksym, Marek, Zondox bardzo dziękuję, no dokładnie tak, zobaczcie mówimy, że w danych wejściowych mamy tutaj wczytać że są dwa polecenia, idziemy dwa razy po naszej pętli wczytujemy pierwsze polecenie U, czyli znak Prawda? znak, pierwszy znak, znak U i sprawdzamy. Jeśli znak jest U, to masz wypisać zielona pietruszka, zrobić break, czyli wyjść z case'a, break, czyli wyjść z case'a, a następnie mówimy w drugim, w drugim, no dobra, to wyszedł, czyli w forsie wykonuje drugi raz, wczytujemy ten znak, czyli to polecenie. Czytało się W? No nie ma żadnego. Tu jest M, U, D, Z. Nie ma. No to robimy to w każdym innym wypadku. Nie wiem, prawda? Dokładnie tak. No to świetnie. Kochani, dajcie znać, czy ten switch case jest jasny. Plus jeden, jak średnio 0, jak jest niejasny, to minus jeden. Dajcie znać. Jeżeli coś tutaj jeszcze chcielibyście się a propos switch case dopytać, tam jest dużo więcej rzeczy, no ale nie będziemy o tym mówić, to też dajcie znać, dobra? Dajcie znać czy ten switch case jest dla was jasny czy nie. On jest bardzo podobny do ifa. Prawda? Moglibyśmy też ifować i dawać continue. If coś jest m, continue. If u, coś zrób i continue. If coś jest d, coś zrób i continue. Moglibyśmy tak robić, ale no, jest okazja, więc możemy sobie po poćwiczyć switcha. I case'a, bardzo też takie fajne. No, przede wszystkim daje piękną czytelność kodu. Zobaczcie, w takim zawodowym programowaniu ten switch daje nam czytelność. Zobaczcie, co jeżeli znak jest M, co jeżeli znak jest u, co jeżeli znak jest d, co jeżeli znak jest z, i tak dalej, i tak dalej. Daje nam taką piękną czytelność. Korniks, co to jest switch case? No, to właśnie jest ta. To jest właśnie ta nasza konstrukcja, którą mieliśmy, prawda? Czyli w zależności od znaku w naszym przy, e, przypadku, ten, bo u nas polecenie to jest znak, prawda? W zależności od znaku, ile, ile wynosi wartość tego znaku, no to skaczę tu do odpowiedniej y, y, pozycji i wykonuję te wszystkie komendy aż do breaka. Y, maksym, czy zadania z klasami będą na drugim etapie Olimpiady? Raczej nie sądzę, dobra. Kochani, także jest dużo plus jedynek. Bardzo wszystkim dziękuję. To jesteśmy gotowi. Kochani, to jesteśmy gotowi. Ja w takim razie wykasuję te auty, bo one są w tym momencie już niepotrzebne. Dobrze, kochani. No to co? Chyba możemy powoli przy, możemy przechodzić do naszego w tym momencie programu. Tak, dziękuję Kasper za wyjaśnienie. Kasper nam też tutaj wyjaśnił. Kochani, możemy przejść w tym momencie no, do zrobienia, do już do pisania naszego kodu. Zobaczcie, jeżeli sobie. Idąc po kolei, zobaczcie, tak naprawdę, jeżeli polecenie jest M, zobaczcie, jeżeli polecenie jest M, to my mamy wypisać liczbę mieszkańców. Ale my na razie liczbę mieszkańców nie mamy. Nie mamy też dzielnic. Dlatego, kochani, zobaczcie, stworzymy sobie klasę. Stworzymy sobie klasę. Zobaczcie, przed mainem, przed mainem, żeby main nie widział, tworzymy klasę, która się nazywa. Klasa miasto. Klasa miasto, tu jest początek naszej definicji klasy, tak? A tu jest koniec naszej definicji klasy. Zobaczcie. Początek i koniec naszej definicji klasy, i tak jak w strukcie za tym, yy, za tym yy, no, nawiasem klamrowym dajemy średnik. Czyli my mówimy, że definiujemy klasę miasto. I tu będą wszystkie funkcje, czyli metody, które pozwalają operować na tym naszym mieście. I tu są wszystkie zmienne z tym związane, tu jest cała logika obsługi miasta, i to miasto będziemy mogli użyć dla Wrocławia Katowic. Szczyrku, Warszawy, Gdańska, Londynu, Paryża czy Nowego Jorku. Dla każdego miasta będziemy mogli użyć, bo tu w, w, zawrzemy w tym wszystko, co jest możliwe. No ale pierwsza rzecz, którą byśmy chcieli zawrzeć, to jest oczywiście liczba mieszkańców. Popatrzcie. Liczba mieszkańców, prawda? My mówimy, że ta klasa ma przechowywać przecież liczba, liczbę mieszkańców. prawda? No i teraz popatrzcie, co się dzieje. My powiemy sobie, że liczba mieszkańców, patrzcie, będzie w sekcji prywatnej. Czyli okazuje się, że nasze miasto, nasza klasa, rozróżnia dwa obszary: obszar prywatny i obszar publiczny. Public. Obszar prywatny i obszar publiczny. I w obszarze publicznym możemy się do tego odwoływać. Jakiś obiekt zmienna może się odwoływać do tego, co jest w obszarze prywatnym, tutaj coś będzie, a do tego, co jest w obszarze prywatnym, nie może się odwoływać. No to sprawdźmy, to sprawdźmy, zobaczcie. Ja mówię, zanim sobie tu jeszcze to wejdziemy, to sobie na razie wykomentujmy. Dobra, ja to wykomentuję, zobaczcie. O, tą część wykomentuję. I mówię tak. Czyli popatrzcie, zdefiniowaliśmy na razie, klasę, która się nazywa klasa miasto, ona nie ma nic w sekcji publicznej, a w sekcji prywatnej ma liczbę mieszkańców. No dobra, to my mówimy tak. To ja teraz mówię tak. Chciałbym stworzyć obiekt, instancję zmienną tej naszej klasy i nazwać to miasto. Prawda? Jakieś miasto. Albo na przykład mogę powiedzieć, że to jest Wrocław. Prawda? Wrocław, zobaczcie. Mogę zrobić Wrocław, miasto cokolwiek, ale nazwijmy miasto, prawda? Czyli to jest obiekt, instancja zmienna naszej klasy miasto, naszej klasy miasto. No dobra, no skoro tak, to ja mogę powiedzieć, dobra, to bym chciał napisać, no popatrzcie, to miasto, prawda? Ta klasa nasza miasto ma zmienną typu integer, oznaczającą liczbę mieszkańców. Czyli ja mogę właściwie wydaje się, że mogę napisać dostęp w ogóle dostęp do wszystkich elementów klasy jest po kropce, prawda? Jest po kropce. No ja mam tylko jeden element, zobaczcie, ja mam tylko jeden element. Liczba mieszkańców, który jest zmienną typu integer w tej naszej klasie. Nic więcej tu nie ma, prawda? Nic tu więcej nie ma. To jest tylko jeden element. Więc ja właściwie wydawałoby się, że mogę napisać miasto po kropce dostęp liczba Mieszkańców równa się na przykład 640 tysięcy, tyle ile jest we Wrocławiu. I teraz dajcie mi znać na czacie, co zrobi nasz program? Co zrobi nasz program w tym momencie? Czy ustawi tą zmienną liczbę mieszkańców 640 tysięcy, czy nie ustawi? Dajcie znać na czacie, co zrobi nasz program, bo ja mogę, prawda, Mogę ustawić i powiedzieć: see out. Wypisz teraz. Ustawiłem liczbę mieszkańców na 640 tysięcy i proszę cię wypisz mi tą liczbę mieszkańców. Wypisz mi tą liczbę mieszkańców. Czy dajcie znać na czacie? Czy ten program wypisze teraz 640 tysięcy, czy nie wypisze 640 tysięcy? Tak, mamy tutaj różne odpowiedzi. No to popatrzmy. Dziękuję wszystkim. Dziękuję za każdą odpowiedź. Ula, B, Mikołaj, Kachim, Chris, Ania. Keczupek, Persi, Chris, Mikołaj, Comics bardzo dziękuję. Zobaczmy. Sprawdźmy, co teraz się stanie. Klikam, wyślij. Popatrzcie, co on napisał. Hej, kolego. W twojej klasie miasto liczba mieszkańców jest prywatna. Sorry. Ale nie masz prawa. Twój obiekt, twoja instancja, twoja zmienna tej klasy nie ma prawa dostać się do zmiennej liczby mieszkańców, bo zmienna liczba mieszkańców jest prywatna. Nie masz prawa tego zrobić i nie masz prawa tego zrobić. No ale możemy powiedzieć, ale jak to? Ja nie mam prawa do swojej własnej zmiennej, przecież ja to napisałem. No jak ja nie mam prawa do tego? Nie, nie masz prawa. Bo jeżeli ja nie mam prawa, jako ten programista, to ktoś, kto będzie korzystał, nie ustawi nam na przykład liczby mieszkańców na minus 10. Ktoś gdzieś w środku kodu nie ustawi nam tego na jakąś dziwną wartość, dla śmiechu, nie ustawi nam tego na miliard. Albo na cokolwiek innego, prawda? Ja mogę to kontrolować. Ja będę mógł powiedzieć, że właśnie. To możemy sobie zapytać, no dobra, no ale jak ja nie mogę tu sobie ustawić na 640 tysięcy, to jak ja mam ustawić liczbę mieszkańców tego miasta, bo to moje miasto to jest Wrocław. To jak ja mam ustawić liczbę mieszkańców Wrocławia na 640 tysięcy? No jakie ja to mam zrobić? Prawda? A my mówimy tak. Hej, hej, przecież. Przecież jest część publiczna. I w części publicznej. Możesz sobie zdefiniować metodę, funkcję, która to będzie robić. Czyli ustaw liczbę mieszkańców. Czyli my możemy powiedzieć, zobaczmy, możemy powiedzieć tak. Hej, w części publicznej już coś będzie, coś będzie. Mówimy tak. Definiujemy metodę. Metoda to jest tak naprawdę funkcja. Funkcja tylko jeżeli ta funkcja jest w klasie. To nazywamy ją metodą. Taka funkcja, która jest w klasie, nazywa się metodą. Mówimy, definiuje metodę, funkcję ustaw liczbę mieszkańców. I ta funkcja ma mieć przekazywaną jakąś nową liczbę mieszkańców, jakąś nową liczbę mieszkańców, prawda? I. I. i już ta. Funkcje i metody, które są w klasie, mają dostęp do części private. Funkcje i metody, które są w klasie, czy w, nieważne czy w, sensie, w części public, czy w części private, mają dostęp do obu. Czyli nasza, zobaczcie, metoda, funkcja ustaw liczby mieszkańców ma dostęp do innych metod, funkcji, które tutaj były, ale ma też do, do części prywatnej, do części prywatnej, czyli do tej zmiennej liczba mieszkańców. I my mówimy, ok, to liczba mieszkańców ma być tyle, ile podałeś. Tak? Ta, ta twoja podana, my sobie to ustawiamy. I popatrzcie. I analogicznie możemy zrobić drugą metodę. Drugą metodę, zobaczcie. Ustaw, czy przepraszam, mamy, mieliśmy ustaw liczby mieszkańców. Zwróć liczbę mieszkańców, bo przecież my nie możemy dobrać się. Nie możemy się dobrać do liczby mieszkańców. Nie mamy takiej możliwości, żeby wypisać, prawda? Popatrzcie. My nie możemy wypisać wartości tej zmiennej. Liczba mieszkańców bez części prywatnej, prawda? Bo jest w części prywatnej. Ale ta funkcja, ta metoda, która jest w tej klasie, ona ma też do tego dostęp, więc ona może to zwrócić. I teraz nasz kod będzie może wyglądać następująco. Tutaj zobaczcie. Może wyglądać tak. Mówimy tworzymy obiekt, instancję zmienną naszej klasy miasto i tego nie wolno nam zrobić. Tego nie wolno nam zrobić, ale popatrzcie. Zamiast tej, tej linijki możemy powiedzieć hej miasto ty jesteś w Wrocławie. Nie mogę tak napisać. Nie mogę tak napisać, ale zamiast tego mogę co napisać? Miasto, zobaczcie ustaw liczbę mieszkańców na 600. 40 tysięcy. Zobaczcie, miasto, ustaw liczbę mieszkańców na 640 tysięcy. Zgadza się i to już mogę zrobić. Bo, dlaczego? Bo ustaw liczbę mieszkańców to jest metoda, funkcja, która jest w sekcji public, czyli w sekcji, którą zmienne obiekty widzą, czyli miast, moja zmienna, miasto, obiekt mojej klasy. Miasto widzi funkcję ustaw miasto, więc po kropce mogę napisać ustaw liczbę mieszkańców, widzi tą metodę, tą funkcję ustaw liczbę mieszkańców, mogę przekazać, ile tych e, mieszkańców ma Wrocław, i w tym momencie ona w moim imieniu, w moim imieniu ustawisz, że liczba mieszkańców tego miasta to jest właśnie ta podana wartość, czyli ta liczba mieszkańców tej sekcji prywatnej będzie 640 tysięcy. Jasne? Analogicznie nie mogę tego zrobić. Zobaczcie, nie mogę tego zrobić. Nie mogę powiedzieć, see out, wypisz wartość zmiennej. Ale mam dostęp do metody, do funkcji, zwróć liczbę mieszkańców i mogę powiedzieć, see out, zobaczcie co, co mogę napisać. See out, dajcie znać na czacie, co mogę napisać. Zobaczcie, see out, co? Miasto, kropka, zwróć liczbę mieszkańców. Prawda? No i oczywiście znak nowej linii, jeśli bym tutaj bardzo chciał. Tak? Prawda? Zgadza się? Czyli nie mogę wypisać tej zmiennej liczba mieszkańców, bo jest w sekcji private, ale mam dostęp do zmiennej zwróć liczbę mieszkańców. Ta metoda, funkcja jest w sekcji publicznej, ale ona jest częścią klasy. Częścią klasy miasto, w związku z tym ma dostęp do wszystkich rzeczy publicznych i prywatnych, więc może mi zwrócić liczbę mieszkańców. I teraz zobaczcie, dajcie znać na czacie, popatrzcie, mamy coś takiego. O. Dajcie znać na czacie, co wypisze teraz nasz program. Dajcie znać na czacie, co wypisze nasz program. Zobaczcie, co my robimy. Definiujemy obiekt, z, obiekt zmienną, no bo y, jak zmienna klasy nazywana jest obiektem albo instancją, zmienna klasy jest nazywana obiektem albo klasą, czyli my definiujemy zmienną obiekt, instancję naszej klasy miasto. Wywołujemy publiczną, zobaczcie, publiczną funkcję ustaw liczbę mieszkańców. Widzimy ustaw liczbę mieszkańców na 640, prawda, tą liczbę, ustaw liczbę mieszkańców, podajemy 640 tysięcy i tu nam się liczba mieszkańców podstawia na 640 tysięcy, a następnie mówimy wypisz na ekran coś, co zwróci metoda, funkcja naszego obiektu miasto, naszej klasy, klasa miasto, prawda, która się nazywa zwróć liczbę mieszkańców, no a co ona nam zwraca? Zobaczcie, ona nam zwraca to, co jest w zmiennej liczba mieszkańców, czyli zwróci nam 640 tysięcy. Tak, kochani, Mikołaj, Comics, MR-Cheol, e, Paka, Keczupek, Korniks, ula, miksery, Ania Chris, Comics Kasper 640 000. Kochani, pytajcie mi na czacie, po co to wszystko? Czy nie prościej było zrobić tak jak tu? Zobaczcie. Czy nie prościej było zrobić tak jak tu? Bo zobaczcie tutaj, e, przepraszam, e, e, błąd kompilacji mamy tu. No, momencik, momencik, zaraz z końców jest private. Aha, no i zobaczmy. Czekajcie, bo tutaj ale na czacie powiecie po co to wszystko. Ja tutaj zobaczę, czy to rzeczywiście nam się kompiluje, czy nie. O, 640 tysięcy nam zwróciło, prawda? Tak, Ania mówi, że nie wie dlaczego. Kasper dla bezpieczeństwa. Tak, kochani, to jest dla bezpieczeństwa. To jest to, co powiedział Kasper dokładnie tak. Tak jak paka, też czysty kod, dokładnie. Zobaczcie. W momencie, w którym mielibyśmy to. Zobaczcie, robilibyśmy w ten sposób, to ja mogę ustawić minus 10, prawda? I gdy, gdybym tak mógł robić, gdybym miał bezpośredni dostęp do tego, to jest minus 10. Wyobrażacie sobie grę, grę i na przykład liczba rzeczy nagle się robi wam minus 20. Bo ktoś się gdzieś pomylił, jakieś dziwne odejmowanie. Wyobrażacie sobie jakiś program graficzny, który wam wszystko kasuje, bo nagle wpadł w dziwny stan. Prawda? Wyobrażacie sobie system do obsługi mieszkańców i nagle się okazuje, że wasze miasto ma 4 miliony mieszkańców. Prawda? Że na przykład Kudowa ma 4 miliony mieszkańców. No, jakieś dziwne rzeczy. A popatrzcie, czyli coś tak, ka każdy by mógł nam to zmieniać. Widzicie? Gdybyśmy tak zrobili, to każdy mógłby nam to zmieniać. Byśmy po prostu stan, stan Naszego programu byłby nieprzewidywalny. A tu, jeżeli my mówimy, że ustaw, że dodanie, yy, że zdefiniowanie liczby mieszkańców jest możliwe tylko przez metodę, a nie wprost przez jakąś zmienną klasy, to ja mogę powiedzieć tak. Jeśli liczba mieszkańców mniejsza od zera, mogę powiedzieć, mogę po powiedzieć tak. See Out, sorki, ale. Robisz coś dziwnego, tak? Robisz mnie w bambuko, tak? Robisz coś dziwnego. Nie, nie możesz ustawić ujemnej liczby mieszkańców, prawda? Return. Widzicie? Ja nie dopuszczę, mogę zrobić obsługę błędów. W momencie, kiedy mam definiuję liczbę mieszkańców przez metodę, przez publiczną funkcję, i ona dopiero ma dostęp do tej zmiennej, to ja mogę powiedzieć, stary, sorry, ale to. Nie możesz tak zrobić. Nie psuj mi, bo jeżeli ustawisz mi liczbę żyć na ujemną, numer planszy na jakiś miliard, to gra się rozwali. No po prostu nie ma to żadnego sensu. To, jakiś, prawda, to nie dasz rady. Ja zwracam jakiś błąd. Tak samo tu, jeżeli liczba mieszkańców byłaby większa od jakiejś bardzo dużej liczby, jakiegoś miliarda, no to też nie ma żadnego sensu. prawda? To, to jest absurdalne. Tak? To nie, nie możesz tego robić. My mamy pełną kontrolę. Zobaczcie nasz program jak mamy dużo linii kodu, tysiąc, dziesięć tysięcy, 100 tysięcy, 000, my mamy pełną kontrolę w tym momencie nad tym kodem, ten kod nigdy, właściwie minimalizujemy tę szansę, że on będzie jakoś się dziwnie zachowywał, prawda, więc to robimy dla bezpieczeństwa, w dużych projektach nie mamy wejścia, piszemy obiektowo właśnie i mamy część publiczną, która mówi nam, co można zrobić, mówi nam, co można zrobić i część prywatną, do której nie ma dostępu. To jest nasza część, jak my to implementujemy. Tak. tak. Dobra? Mieszkańców. A. Liczba. i liczba mieszkańców oczywiście. Tak, mieszkańców powinno być, tak? Yy, I tu wszędzie powinna być oczywiście ta liczba mieszkańców, prawda? Dajcie znać, czy to waszym zdaniem ma trochę sensu, prawda? Znajcie, dajcie znać, czy to waszym zdaniem ma trochę sensu, czy nie ma. Nie, oczywiście, że nie. Kasper pyta, czy potrzebujemy liczbę mieszkańców w funkcji main? Tak, będziemy potrzebowali liczbę mieszkańców, bo na przykład będziemy ustawiać. Będziemy chcieli coś wczytać i wtedy będziemy potrzebować, prawda? Magdalena mówi, że ma, komik, że ma, Paka, że, że ma dużo sensu komik, zgadzam się, Keczupek, skoro istnieje, to musi mieć, no dokładnie Keczupek, skoro to wymyślił, to ma sens, uwierzcie mi, że bez programowania obiektowego, jak jest dużo programistów, no nie dalibyśmy rady, każdy by zmieniał, jakby chciał i po prostu nie byłoby żadnej szansy, także absolutnie Paka, e, Maksym, Plumcia. Eee, Skeleton taki sceptyczny może trochę i słusznie, że jesteś sceptyczny bardzo dobrze, zaraz się jeszcze okaże, że ma e, troszeczkę ula, że ma wielki sens ma Mikołaj, że tak, ma sens no to super, kochani to my już jesteśmy właściwie e, do czego służy void? Ania się pyta bardzo dziękuję Aniu za pytanie, pytajcie oczywiście void oznacza, że nasza metoda nic nie zwraca tak, zwróćcie uwagę, że int zwraca, zwraca liczbę całkowitą czyli wartość aktualną wartość zmiennej liczby mieszkańców, czyli tyle ile mieszkańców ma. Wojt niczego nie zwraca dlaczego? Dlatego że on dostaje tą liczbę mieszkańców, ustawia stan klasy, ustawia stan klasy yy, i tyle. I to jest koniec. I to jest koniec. Oczywiście w sekcji prywatnej, kochani, my możemy mieć również również dodatkowe funkcje i metody, które coś robią. Na przykład możemy mieć funkcję policz liczbę liter czy czy liczbę cyfr, tak? No i oczywiście do tej funkcji też nikt nie będzie miał dostępu, Nie będzie miał dostępu, na przykład, prawda? Nikt nie. Znaczy nie na przykład, po prostu nikt nie ma dostępu. Do tego nikt nie ma dostępu oprócz tych, którzy są w klasie funkcji samej klasy, prawda? Czyli nie będziemy mogli w tym momencie, zobaczcie, jeśli byśmy zdefiniowali funkcję policz liczbę cyfr, to jest jakaś na przykład dla nas pomocnicza, prawda? To popatrzcie, miasto, jeśli spróbujemy sobie napisać miasto, policz liczbę cyfr, to... Oczywiście będziemy mieli błąd, prawda? Zobaczmy. Prawda? Zobaczcie, policz liczby cyfr. Jest prywatny, nie masz dostępu. Czyli zmienne obiekty nie mają dostępu do funkcji. Tu oczywiście średnik powinien być. Nie mają dostępu do, do, do elementów, które są w sekcji prywatnej. No właśnie. No właśnie, no dobra. To teraz, kochani. Popatrzcie, hmm, popatrzcie, no tak, i tutaj jedną rzecz, którą. Dobra, dobra, Chris bardzo dobrze powiedział. Fajnie byłoby zadeklarować miasto od 640 tysięcy. Bardzo dobrze, ale to zaraz przyjdzie. Kochani, my jesteśmy właściwie już gotowi. Ja sobie skasuję na razie to policz, te, te cyfry. Skasuję sobie tą naszą zabawę. I wejdę w tym momencie do tego m, naszego kodu. Zobaczcie, wejdźmy sobie do naszego kodu, bo m, chcemy zrobić już połowę naszego programu. Zobaczcie, chcemy wywołać połowę naszego programu, e, mianowicie przynajmniej zarządzać tą częścią związaną z, z tym, ile mieszkańców ma to nasze miasto. Popatrzcie, w naszym kodzie w naszym kodzie mamy co? E, e, mamy na pewno EMA, tak? Zobaczcie, w naszym, w naszym instrukcji mamy EMA, czyli pokaż liczbę mieszkańców. Słuchajcie, czyli jeżeli jest co my mamy zrobić? Popatrzcie, co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Jeżeli polecenie, które jest wczytane, jest MM. Napiszcie, to co my mamy zrobić, jeśli nasze polecenie, które wczytaliśmy jest MM? Wyobraźmy sobie, że mamy tylko jedną instrukcję i ta instrukcja wynosi M. Czyli M zgodnie z tym, co tu jest napisane. Pokaż liczbę mieszkańców miasta. Co my musimy zrobić w tej sekcji? Bo zobaczcie, prawda? Czyli mówimy, pętla przechodzi raz, bo ilość poleceń jest jeden. Ilość poleceń jest jeden. Wczytujemy polecenie, to polecenie jest M, więc nasz switch skacze tu do M i tu coś musimy zrobić. Co musimy tu zrobić? Powiedzcie. No właśnie, bardzo dobrze wypisać, ile jest mieszkańców, ale jak? Keczupek, Ania. Do, tak, dokładnie, no wypisać, Marek, wypisać liczbę mieszkańców, żywy, see out mieszkańcy, właśnie, tak jak Skeleton Boy, tak jak Ula, Kacper, wywołać metodę zwróć liczbę mieszkańców, prawda, zwróć liczbę mieszkańców, no bo przecież my mamy w naszej, popatrzcie, e, gdzie tu mamy, o, tu mamy klasa miasto, mamy miasto, prawda, zgadza się klasa miasta mamy miasto prawda zdefiniowaliśmy miasto które jest naszej klasy i jeżeli jest polecenie m no to musimy powiedzieć ile jest mieszkańców prawda ale oczywiście to jest w tym naszym interfejsie czyli my mówimy miasto kropka co zwróć liczbę mieszkańców prawda czyli mówimy o miasto. kropka zwróć liczbę mieszkańców. no ale my chcemy to wypisać, prawda? czyli see out na ekran. miasto zwróć liczbę mieszkańców i dajemy też znak nowej linii, bo każdy z tych każdy jeżeli mamy wypisać liczbę naszych mieszkańców, na przykład tak jak tu Liczby naszych mieszkańców jest 60, na przykład tutaj, to mamy wypisać, że jest 64 tysiące, i tych mieszkańców, no i mamy wypisać to w oddzielnej linii, to ma przejść do kolej, kolejnej linii, prawda? Czyli, no i teraz moje pytanie jest do Was, jak uruchomimy nasz program, to co on wypisze? Co wypisze nasz program? Dajcie znać, co wypisze nasz program w tym momencie. See out. Miasto. To miasto, prawda? O! Czyli obiekt naszej klasa miasto i wywołujemy publiczną metodę, zwróć liczbę mieszkańców. Tak, paka 64 tysiące, Ania mówi, że znak zapytania, Mikołaj 64 tysiące, ula nic, Ania, e, nie, nic, Kacper 64 tysiące, marek 0. No właśnie. Kochani, no popatrzcie, no, kochani, no, no zwróci tą liczbę mieszkańców, czyli wartość tej zmiennej, prawda? Liczba mieszkańców, prawda? No bo ta nasza metoda zwróć liczbę mieszkańców, zwraca wartość zmiennej liczba mieszkańców, ale ile wynosi ta zmienna? Przecież my tego nie wiemy. Zobaczcie, kochani, my tego jeszcze nie ustawiliśmy. Zobaczcie, no co nam zwróci? Wyślij, zobaczmy, co nam tutaj wypisze. A tutaj mamy jeszcze policz 0, widzicie? Napisał 0, ale to jest akurat przypadek. Akurat jest przypadek, zobaczcie, my jeszcze nie ustawiliśmy. Nasz, popatrzcie, w tym momencie, kiedy zadeklarowaliśmy miasto, to stan naszej klasy, czyli wartość tych zmiennych, jest losowa, jest przypadkowa, my nie wiemy jaka ona jest. My nie wiemy jaka jest. Wiecie, rozumiecie o co chodzi, tak? Zadeklarowaliśmy miasto i my nie wiemy, jak, ile wynosi ta liczba mieszkańców, ona jest losowa. Jeszcze tego żeśmy w ogóle nie ustawili, prawda? No dobra, no to popatrzcie. Klasa ma taki specjalny myk, który mówi, że w momencie. W momencie, kiedy definiuję zmienną obiekt tej naszej klasy, to mogę zażądać, żeby była wywołana specjalna funkcja. My jeszcze nic nie zrobiliśmy. My nic nie zrobiliśmy, nic nie napisaliśmy, nic nie napiszemy. Nie napiszemy miasto tam dodaj, coś, prawda? Ustaw i tak dalej. My nic nie napiszemy. Nic. A już coś nam się wywoła. Co się nam wywoła? Popatrzcie, możemy. Jest coś takiego. O, już Wam pokazuję. Bez żadnego Wojda, bez niczego tu nie używamy. Jeżeli na... jest specjalna funkcja, metoda, która się nazywa tak samo jak nasza klasa. Nasza klasa się nazywa klasa Miasto. I jeżeli napiszemy funkcję tylko bez żadnego Wojda, bez inta, bez niczego, popatrzcie, bez niczego tutaj. Nie może być Wojda, nie może być niczego. Popatrzcie, mówimy tak. Klasa Miasto. Metoda funkcja to mówimy tak, jeżeli ktoś zdefiniuje jakąś funkcję, tak jak tu, jeśli ktoś zdefiniuje, przepraszam, jeśli ktoś zdefiniuje jakąś zmienną, tak jak my, miasto, to wywoła się funkcja, która się nazywa tak samo jak nasza klasa, czyli klasa się nazywa klasa miasto, czyli nasza funkcja, klasa miasto się wywoła w tym samym momencie i my powiemy liczba mieszkańców jest minus 1, czyli jest niezdefiniowana. Prawda? Minus 1 będzie oznaczało dla nas, że jest niezdefiniowana, prawda? Potalnie liczba mieszkańców normalnie to może być 0, 10, na przykład 100 tysięcy, czyli jak dla Wrocławia 640 tysięcy, prawda? 640 tysięcy, prawda? Normalnie jest tyle, ale minus 1 dla nas będzie oznaczało, czyli popatrzcie, my mówimy tak, hej, w momencie, kiedy utworzysz jakąś zmienną, na przykład miasto 1, miasto 1, miasto 2, Miasto 3, ileś tych miast poustawiamy. Każdy z nich będzie miał liczbę mieszkańców ustawioną na minus 1, co będzie, od nas, co będzie nam no, mówiło, że ona jest niezdefiniowana. Prawda? Dajcie znać, dajcie znać plus 1, jeżeli to jest jasne. 0 jak średnio, minus 1, jak jest niejasne. Miksery, a jak się zmienia kod źródłowy strony, to, to tak jak się zmieniło na serwerze hostującym. No tak, jeżeli zmienisz coś na hostie tamten, no to oczywiście, że nam się zmieni. Paka pyta, czy może być 49 tam miliardów. U nas rzeczywiście może być, bo tego nie sprawdzamy. Ania, kiedy będziemy pisać w HTML-u? Myślę, że może na następnych zajęciach, jak będziecie chcieli, to możemy na następnych zajęciach. Tak. I yy, yy, w miarę jasne jest dla paka Ula Kacper Keczupek yy, paka Chris. Dobra. Dobra. Oj, kochani, bo tu już nam się trochę czas wypełnia. Dobra. To teraz popatrzcie. No to jasna sprawa. Zobaczcie. Skoro tak, to właściwie już mamy wszystko. Już mamy wszystko. Bo zobaczcie. My zdefiniowaliśmy zmienną klasa miasto. Ona ma... Zdefiniowaliśmy jej stan. Liczba mieszkańców jest minus jeden. To my w tym momencie mówimy tak. Hej... Hej, zobaczcie, robimy następującą prostą, prostą rzecz. Czyli, my nie możemy wypisać. Popatrzcie, nie możemy. I teraz da, dajcie znać w takim razie, co wypisze teraz nasz program. Dajcie znać na czacie, co nasz program teraz wy, yy, yy, no, wypisze. Popatrzcie, yy, co nasz program wypisze dla tych danych wejściowych. Czyli, mamy jedno polecenie i M. Co my robimy? Zobaczcie, co my robimy. Mamy jedno polecenie. Mówimy tak. Hej, jest jedno polecenie. Wczytujemy. Tak, to polecenie, to polecenie jest poleceniem M, tak, czyli wczyta nam się MK i mówimy tak: Zwróć liczbę mieszkańców naszego obiektu zmiennej Miasto, którą tu zadeklarowaliśmy. Tak, minus 1, minus jeden, minus jeden, Ula, Mikołaj, Chris, dokładnie tak, bo popatrz, jak tu definiowaliśmy Miasto, to wywołała się, tak, tej naszej klasy miasto, to wywołała się, jak definiowaliśmy, wywołała się funkcja, która się nazywa tak samo jak nasza klasa, czyli klasa miasto, ustawiła to na minus jedynkę, czyli w momencie, w którym my uruchomimy nasz program, to wypisze się co? Wypisze się minus jedynka, dlatego że popatrzcie, tu liczba mieszkańców ustawiła się na minus jedynkę, a my mówimy, hej, zwróć ile masz mieszkańców, no, a on, zwróć ile masz mieszkańców, Zwróć liczbę mieszkańców, czyli zwróć wartość zmiennej liczba mieszkańców. No ona jest oczywiście w tym momencie minus jeden, bo w tej funkcji właśnie yy, wywoływanej w momencie, kiedy jest tworzona zmienna obiekt, była ustawiona na minus jeden. To się nazywa, kochani, konstruktor. Konstruktor klasy, czyli coś, co jest wywoływane wtedy, kiedy tworzy się zmienna obiekt naszej klasy. Dobra? Dzięki wielkie. Dobra, kochani. To zobaczcie, no to przecież my nie możemy teraz wypisywać liczbę mieszkańców, bo popatrzcie, zgodnie z naszą instrukcją, co się dzieje? Instrukcja jest następująca: ma pokazać liczbę mieszkańców, tak? Czyli ma pokazać liczbę mieszkańców, a jeżeli nie zdefiniowano, no to ma wypisać nieznana prawda? No to co my musimy? Musimy sprawdzić. Nie możemy tak tego zostawić. My musimy, nie możemy wypisywać po prostu liczby mieszkańców. My musimy sprawdzić, czy to, co nam zwraca ta publiczna metoda, zwrócić liczbę mieszkańców, jest minus jedynką, czy nie jest minus jedynką. Czyli my musimy zamiast tego dać taki kod. Popatrzcie. Musimy powiedzieć następująco. Mówimy tak. Liczba mieszkańców, tak, to jest to, co nam zwraca ta metoda, liczba mieszkańców. Jeżeli nam zwróciło minus jedynkę, to piszemy, że jest nieznana, a jeżeli nie zwróciło nam minus jedynki, to po prostu wypisujemy tą liczbę mieszkańców. Tak? Zgadza się? Dajcie znać plus 1, jeżeli to jest jasne, zero jak średnio, minus jeden jak jest niejasne. Czyli zobaczcie, jeżeli polecenie, tak jak tu, jest m. To my wywołujemy publiczną metodę zwróć liczbę mieszkańców. Zobaczcie, publiczna metoda zwróć liczbę mieszkańców. Ona nam zwraca wartość zmiennej liczba mieszkańców. Jeżeli ta wartość zmiennej, prawda, którą zwróciła nam ta metoda, jeśli wartość tej zmiennej jest minus jedynką, no to oznacza, że nie ustawiono, i liczba mieszkańców jest nieznana, w przeciwnym wypadku po prostu wypisujemy, ile to miasto ma mieszkańców. Dziękuję. Ula, Paka, Plumcia, Comics, Kasper, Mikołaj, Olaf, Miksery, Skeleton, Paka, Maksym, Kasper, Chris. Dziękuję serdecznie. No to jest jasne. No to zobaczmy, czy teraz nam będzie troszeczkę lepiej. Oczywiście wypisał nieznana, prawda? Dlatego, że poprosiliśmy zwrócić liczbę mieszkańców. Ta zwrócona wartość była minus 1, czyli wypisał nieznana, no i zrobił break. I zrobił breaka. No, cieszę się Aniu, że stało się jasne, bardzo dziękuję. To kochani, to od razu możemy, popatrzcie, yy, od, razu, yy, od razu możemy przejść do kolejnego, do kolejnego polecenia. Ustaw liczbę mieszkańców na wartość liczba. Czyli jeżeli nasze polecenie jest U, jeżeli nasze polecenie, które wczytamy, byłoby U, to napiszcie na czacie, co mamy zrobić, jeżeli nasze polecenie, które wczytamy będzie u. Prawda? Dopiszemy sobie, że mają być na przykład dwa polecenia, Wy, albo nawet trzy. M, czyli pokaż tą liczbę mieszkańców, wypisz liczbę mieszkańców. U, ustaw liczbę mieszkańców na 640 tysięcy, co jest we Wrocławiu. I M, pokaż liczbę e, mieszkańców. No to co nasz program w tym momencie powinien zrobić, prawda? Zobaczcie, tu dla U wczyta nam się, dla U, w, przy drugim przejściu tej naszej pętli, ta nasza pętla będzie przychodziła trzy razy, bo mamy trzy polecenia. Za pierwszym razem będzie M. Czyli wykona nam się to, ale za drugim razem tu będzie U, za drugim razem będzie tu U i wykona nam się to, co będzie dla polecenia U. Wczytać i wypisać. Yy, wywołać metodę. Tak, emerczeol, yy, paka, zgadzam się. Dokładnie, kochani, czyli my musimy teraz co zrobić? Popatrzcie, ponieważ wczytało nam się U, to musimy wczytać, ile jest tych mieszkańców, czyli musimy napisać. Zobaczcie, no wczytać jeszcze. Wczytaliśmy na razie tylko u. Wczytaliśmy u. To musimy wczytać teraz 640 tysięcy, czyli tą liczbę mieszkańców, czyli cin. Liczba mieszkańców, cin. Liczba mieszkańców. I co? No wywołać naszą metodę, jaką ustaw liczbę mieszkańców, prawda? Tą publiczną. Ona jest publiczna, więc mamy do niej dostęp, możemy ją wywołać, prawda? Możemy ją wywołać. Czyli możemy powiedzieć, wczytaliśmy. I mówimy tak, miasto, tak, nasz obiekt, mia, miasto, ustaw liczbę mieszkańców na to, co było wczytane. Na to, co było wczytane. Zobaczcie, jakie proste. Zobaczcie, jakie proste. Na tą liczbę mieszkańców, i oczywiście dajemy średni. Czyli mówimy tak, jeżeli będzie U, jakieś polecenie się wczyta jako U, no to oczywiście i to polecenie będzie rozpoznane jako U, to wczytaj drugą część, czyli to 640 tysięcy, i dla naszej zmiennej miasto. Masz dostęp do publicznej metody ustaw liczbę mieszkańców, wywoła ją z tą wartością, tu, którą wczytałeś, u nas 640 tysięcy, z tą wartością to wczytaj. No i ta, liczb, ta funkcja ustaw liczbę mieszkańców dostanie 640 tysięcy, ponieważ ona jest częścią tej klasy miasto, to ma dostęp do liczby mieszkańców i po prostu podstawi nam y, liczbę mieszkańców na tą 640 tysięcy. Dajcie znać plus 1, jeżeli to jest jasne, 0 jak średnio, minus 1 jak jest niejasne, dajcie znać. I powiedzcie od razu, co wypisze też nasz program tutaj. Co wypisze nasz program? Dla trzech poleceń, polecenia M, polecenia U z dodatkową wartością 640 tysięcy i dla polecenia M. Dobra. E, Mikołaj plus 1, e, e, Paka 07. Mm. 007, no to tak koło 0, ula, czyli ale w stronę już 1, ula 1, komiks 1, MRCL 1, Ania 0, Kasper 1, Zonox 1, Marek, Mikołaj, ula. Tak. A właśnie mówimy yy, minus 1,640 tysięcy, plus 1,640 tysięcy, 640 tysięcy. Takie mam odpowiedzi, co wypiszę. No to zobaczmy. Błąd wyjdzie, mówi Marek. No to. A dlaczego Marku? Może coś mam źle rzeczywiście? Eee, zobaczmy zaraz. Eee, Magda mówi, że 1. Nieznana 640 tysięcy MR Czecho. Paka, nieznana, na pewno myślę, że też będzie nieznana, też tak się zgadzam. No, zobaczmy. Klikamy wyśli. I zobaczmy, tu mamy kompilację, wykonanie. Nieznana 640 tysięcy. No bo co się okazało? Nieznana 640 tysięcy. Mamy trzy polecenia. Mamy trzy polecenia. Tak, no więc pętla pejdzie, przejdzie trzy razy. Prawda? pętla przechodzi pierwszy raz wczytuje się ten znak polecenie i ten znak polecenie jest pierwszym znakiem czyli M, no to my wywołujemy miasto zwróć liczbę mieszkańców ponieważ za pierwszym razem tutaj nam się ustawiło na minus jedynkę bo wywołał się konstruktor no to będzie minus jedynka, prawda, ponieważ e, zwrócono minus jedynkę, no to za pierwszym razem wypisze nam, co nieznana, prawda, wypisze nam wyjście nieznana, tak dla M wypisze nieznana no bo to miasto nie ma niczego no to świetnie, no i będzie break, będzie break, przejdzie do kolejnej. Do kole yy, do pętla się przejdzie drugi raz. Za drugim razem pętla wczyta tutaj, w tym CIN polecenie, wczyta U, no to wczytała U, idzie do sekcji U, idzie do sekcji U i mówi, to jeszcze wczytaj liczbę mieszkańców, no to wczytał 640 tysięcy liczbę mieszkańców i wywołaj publiczną metodę ustaw liczbę mieszkańców z parametrem 640 tysięcy. No i rzeczywiście tu mamy y, ustaw liczbę mieszkańców z parametrem, tu jest 640 tysięcy, ta nowa liczba mieszkańców i liczba mieszkańców ma być 640 tysięcy, czyli ta nasza zmienna w tym momencie prywatna, ten stan klasy y, dla zmiennej liczba mieszkańców to jest 640 tysięcy, No i idzie trzeci raz nasza pętla, trzeci raz, trzeci raz wczytuje się M. Czyli tu się wczytało M. No to mówi, dobra, to jeszcze raz zwróć liczbę mieszkańców, wartość swojej zmiennej liczba mieszkańców. Tym razem się zwróciło 640 tysięcy, to nie jest minus 1, no to wypisał 640 tysięcy, czyli za drugim razem wypisał 640 tysięcy. Tak, dajcie znać, czy po tym wyjaśnieniu to jest jasne, czy nie. Plus 1, jak wszystko jasne, zero, jak średnio jak minus 1 jest nieznane. E, Ania pyta się, skąd program wie, które dane są e, do czego? Dlatego Aniu, że my po kolei to wczytujemy. Zobacz, trójkę wczytujemy tu. Potem M wczytujemy w tym momencie, przy pierwszym poleceniu pętli. U wczytujemy przy drugim poleceniu pętli. I 640 tysięcy byśmy wczytali przy kolejnym poleceniu pętli, ale tego nie zrobimy, bo jeżeli jest U, to jeszcze raz mamy wczytać, więc tu nam się wczyta 640 tysięcy. I przy trzecim poleceniu pętli znowu będzie to wczytane, czyli akurat trafimy na M. Tak? tak, jest sporo plus jedynek. Paka, Ula, Komiks Plus Klasa, bardzo dziękuję Mr. Czeszol, Zondox, Mikołaj, Kacper Paka Żywy, Persi Keczupek e Olaf, Kacper, jest trochę zer Kuba, Amelia, Ania, ale myślę, że będziemy dalej omawiać to się wyjaśni. Ale kochani, zobaczcie, obsłużyliśmy już liczbę mieszkańców, prawda? Obsłużyliśmy liczbę mieszkańców. No to jeszcze musimy tylko sobie poradzić z tymi dzielnicami, prawda? No mamy jeszcze musimy te, te dzielnice dopisać. Kochani, yy, słuchajcie, zobaczcie, co my musimy yy, o co chodzi z tymi dzielnicami. Dla dzielnic musimy yy, podać yy, co musimy dla dzielnic zrobić? O dodawać dzielnice i znajdować dzielnice, prawda? No ale jak, jak yy, każda dzielnica ma być przechowywana raz, nawet jeżeli kilka razy jest dodawana, kochani, to w czym będziemy przechowywali te dzielnice dla danego miasta? W tablicy, w stringu, w integerze, w tablicy stringów, w czym będziemy przechowywali te nasze dzielnice? Miksery, pyta się, jaki sens ma private, skoro każdy może go zmienić. Miksery ma taki sens, że my tego tu nie robimy, ale jeżeli ustawiamy tą liczbę mieszkańców, to możemy sprawdzać na przykład, że jeśli nowa liczba mieszkańców, jeśli ta nowa liczba mieszkańców jest mniejsza od zera, to nie ustawić, żeby nasz stan klasy nie poszedł w jakąś dziwną mm, rzecz. Druga sprawa, ta ustaw liczbę mieszkańców, na przykład, możemy realizować jakoś inaczej później, prawda? No nie, nie trzymać tego w Integerze, czy, tylko trzymać zupełnie inaczej. Na przykład w jakichś tablicach. Sama, zmien, sama metoda będzie taka sama, ale pod spodem zmieni nam się kod, bo nie będziemy trzymali tego jako Integera, tylko jakoś inaczej. Interfejs dla wszystkich będzie taki sam, ale my to już będziemy realizować zupełnie inaczej, tak? Nie wiem, jak sobie rzeczy wyjaśniłem, daj znać. No oczywiście, że w secie Kuba, Keczupek, Czeol, Paka, Skeleton, Marek, Helza, Alaf, Mikołaj, Maciej, Ula, Maksym, Marek, Kacper y, Persi nawet powiedział, jak działa paka Komicka. Oczywiście, kochani, nie, widać wyraźnie, że te dzielnice mamy trzymać raz, mamy je wyszukiwać szybko, no to set się do tego idealnie nadaje. On trzyma coś raz i rzeczywiście y, szybko wyszukuje, więc to jest idealna sprawa. Więc dopisujemy, popatrzcie w naszej Części prywatnej klasy, do której nikt nie ma dostępu. No, oczywiście oprócz samych metod tej klasy, ale nigdy nie nie ma dostępu. My jeszcze dopisujemy jedną zmienną. Zobaczcie, i oczywiście nazwiemy ją jak dzielnicę, a to będzie set stringów, prawda? No, bo dzielnica się może nazywać, nie wiem, centrum, czy jakokolwiek inaczej, prawda? No i potrzebujemy no, metody, prawda? Bo na przykład, popatrzcie, co tu jest napisane. Co tu jest napisane? D to jest dodaj dzielnicę. Kochani, no to popatrzcie, musimy zdefiniować naszą dodatkową metodę publiczną, publiczną, żeby był dostęp. Zobaczcie, dodaj dzielnicę. Prawda? Czyli mówimy dodatkowa publiczna, czyli w sekcji public, w sekcji public mówimy dodaj dzielnicę, dodaj dzielnicę. Nowa metoda funkcja. Ona jako argument będzie miała nazwę dzielnicy, nazwę dzielnicy, prawda? I napiszcie, jaka tu będzie komenda? Jaką komendą będziemy dodawali dzielnicę do naszego setu? Ktoś powie na czacie, dajcie znać. Tak, mówi, że include string, mówi paka, ale już dodaliśmy, ale słusznie paka, dzięki za czujność. Słuchajcie, jak będziemy dodawali dzielnicę, do naszej zmiennej tutaj, prawda? No oczywiście. keczupek, Kasper, Paka, Ula, Insert. Zobaczcie, prosta sprawa. Mówimy dzielnice, kropka, Insert i ta nasza nazwa dzielnicy. Widzimy? Zobaczcie i ta nasza nazwa dzielnicy. No prosta sprawa. Zobaczcie, oczywiście. No to bene, dzielnice to też jest pewna klasa, tak? A y, SET, przepraszam. Set to też jest pewna klasa, a dzielnice to jest instancja tej klasy. Ale my wiemy, że set ma opcję insert i będzie wkładał coś tylko raz. Już sam zadba, żeby to nie było e, dwukrotnie. Także dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Marek, Komiks, Mikołaj, Ula, Kuba, Kacper, Keczupek. Dziękuję serdecznie. Prosta sprawa. No to popatrzcie, jeżeli, jeżeli teraz nasze polecenie będzie D... Jeżeli, prawda? To jeszcze potrzebujemy tylko tutaj dodatkowej, dodatkowego stringa, żeby wczytać, jak się ma nazywać ta dodatkowa dzielnica string, prawda? Nazwa dzielnicy, tak? Nazwa dzielnicy, czyli popatrzcie, jeżeli, jeżeli będzie D, czyli dodaj dzielnicę, to co musimy zrobić? No proste, cin wczytać tą nazwę dzielnicy, prawda? No bo sobie popatrzmy. Jeżeli mamy D, na przykład, Jerzmanowo, będzie polecenie D, to kolejny jeszcze będzie dodatkowy argument Jerzmanowo, czyli jakiś string, który zawiera nazwę tej dzielnicy. Czyli my wczytujemy to Jerzmanowo w tym momencie, na przykład Jerzmanowo, bo było D, jako nasze polecenie było D, wczytujemy Jerzmanowo. I następnie co? No wystarczy wywołać naszą metodę, prawda? Mówimy dodaj dzielnicę. O. Miasto dodaj dzielnicę, i nam się oczywiście do naszego setu już doda. Widzimy. Czyli mówimy miasto dodaj dzielnicę, i ta wczytana nazwa dzielnicy. Ta wczytana nazwa dzielnicy, i tyle. To jest koniec. Zobaczcie, koniec. To jest wszystko. Zobaczcie, tak? Czyli jeżeli tutaj byśmy na przykład dodali sobie teraz polecenie D jeżmanowo, o, i trzy razy tak bym powiedział, to napiszcie na czacie, ile elementów będzie w naszym secie. Ile teraz będzie elementów yy, w naszym secie? Paka, czy będzie iterator? Zaraz będzie iterator, oczywiście, że będzie. Kochani, ile teraz będzie elementów? Zobaczcie, bo my mamy trzy yy, polecenia. tak Trzy polecenia, czytaliśmy trzy polecenia. Za każdym razem to będzie polecenie: D, 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 D. tak Ponieważ jest D, to wczytujemy jeszcze drugi argument tej linii, drugi obiekt, czyli to Jerzmanowo i mówimy miasto, dodaj dzielnicę i podajemy to Jerzmanowo, trzy razy tak będziemy robili, czyli trzy razy wywoła nam się zobaczcie, dodaj dzielnicę, dodaj dzielnicę dzielnicę, insert Jerzmanowo, Jerzmanowo, trzy razy oczywiście, że będzie skeletem Keczupek, Olaf Kuba, Ula, Marek, Emer, Czeczol Korniks, Żywy, Ania Paka, Maciek E, oczywiście, że raz, bo my trzymamy, przecież tutaj, prawda, tak naprawdę my wywołujemy dodaj dzielnicę, prawda, i podajemy jako string e, jeżmanowo, ale oczywiście będzie to trzymane tylko raz, bo insert, prawda, my wywołujemy dla setu, popatrzcie, dla naszego setu, zobaczcie, dla naszego setu stringów dzielnicę wywołujemy insert, no to będzie trzymano oczywiście tylko raz. A zbiór, tak jak Mikołaj może, powiedział, może trzymać tylko jeden taki element. Dziękuję jeszcze Magda za plus 1. Kochani, to została nam ostatnia tylko rzecz. Popatrzcie, czego oni jeszcze chcą. Chcą jeszcze ostatniego polecenia. Znajdź dzielnicę. Czyli znajdź dzielnicę w postaci pojedynczego słowa dzielnica, czyli musimy powiedzieć, że dla polecenia znajdź dzielnicę. Mamy wypisać tą dzielnicę, jeśli istnieje, a jeśli nie istnieje, program wypisać kolejną dzielnicę leksykograficznie. Kolejno leksykograficznie, kochani, no to jak będziemy znajdować tą dzielnicę? Dajcie znać, jak my ją będziemy znajdować, tą naszą dzielnicę? Ktoś powie? Ja tutaj zaraz wrzucę nam kod. Jak będziemy znajdować tą dzielnicę? Ktoś ma pomysł? Na, tutaj na czacie, jak będziemy znajdowali tą naszą dzielnicę? No, Keczupek mówi, że findem, ale masz rację, moglibyśmy znaleźć findem, a potem dać następną w możemy, moglibyśmy findem. Kasper, Persi, oczywiście, że moglibyśmy findem, można. I potem, jeżeli by, tylko tyle, że wiesz co, problem byłoby z następnym, tak? Bo find, y moglibyśmy findem, ale jeżeli find by nie znalazł, by nie znalazł, to on idzie na enda, idzie na enda, tak? Y następny leksykograficznie, czyli tak jakby mikseria, tak jakby następny w encyklopedii, prawda? Co to znaczy następny leksykograficznie? Popatrzmy. Jeżeli mamy znaleźć na przykład Gajowice, a Gajowic nie ma, nie ma, no to coś co jest w naszym secie, ale co jest następne, prawda? Jest Jerzmanowo i Osobowice, a my mamy znaleźć Gajowice. Gajowic nie ma, no to powinien wypisać następny, który byłby za Gajowicami leksykograficznie, prawda? Tak, Hunter Mixery PRC Lower Lowerbound. Zobaczcie, ja już tutaj żeby nie przedłużać, wkleję ten kod. Popatrzcie. Mamy dodaj dzielnicę, to popatrzcie, ten kod będzie taki. Ja tylko jeszcze uruchomię od razu go wam też popatrzcie chwilkę, a ja już tłumaczę, tutaj go wrzucę. Tak, nawet Szymon bardzo ładnie tutaj napisał. Bardzo dziękuję. Zobaczcie. Znajdź dzielnicę, to jest w sekcji publicznej oczywiście, widzimy, w sekcji public. Mówimy tak, znajdź dzielnicę i tu podajemy nazwę dzielnicy. I mamy zwrócić stringa. I mówimy tak, hej, dajemy iterator, iterator, który jest no, typu zbiór stringów. No, oczywiście, mówimy tak, hej, dzielnice, Lower Bound, nazwa dzielnicy, na, nazwa dzielnicy, prawda? Lower Bound właśnie robi dokładnie to, co chcemy. Lower Bound znajduje to, co chcemy, prawda? Czyli e, popatrzmy sobie na ten przykład. Zobaczcie, na tym przykładzie dodano. Jerzmanowo i osobowice. Ja sobie tutaj przejdę. O, może przesunę trochę. Zobaczcie. O, w tym naszym secie. W tym naszym secie, i to jest, y, który się nazywa dzielnicą. My dodaliśmy dwie. Zobaczcie, dodaliśmy wcześniej osobowice i Jerzmanowo, tak Osobowice, ale one będą niżej, bo to jest po, po, Zobaczcie, osobowice i jeżmanowo, pamiętamy, że set trzyma raz co więcej prawda, dodaliśmy jeżmanowo osobowice set trzyma raz, dodatkowo uporządkowane i my mówimy znajdź znajdź osobowice, no to osobowice znajdzie, popatrzcie ten nasz lower bound popatrzmy, ten nasz, mówimy tak hej, dzielnice lower bound, znajdź osobowice no to znajdzie, znajdzie Znajdzie i zwróci nam to, co nam wskazuje, prawda? Osobowice są, osobowice są, to znajdzie, iterator będzie na to wskazywał, prawda? Czyli nie będzie endem, nie będzie end, to jest poza, prawda? Pamiętamy, że end to nam wskazuje tu, poza zbiór, prawda? Czyli znajdzie te osobowice, w związku z tym to zwróci. Dobra, dalej mówimy znajdź gajowice. No popatrzmy, gajowice, gdzie są gajowice? Gajowice mamy znaleźć. Gajowic nie ma w zbiorze. No, ale yy, nas, no to mówi, to lower bound, lower bound ma dla nas znaleźć w tym momencie Gajowice. No, Gajowic nie ma. No to następny za Gajowicami. No, Gajowice gdyby były, to byłyby tu, więc następne za Gajowicami są Jerzmanowo, no to zwróci nam oczywiście w tym momencie Jerzmanowo. Tak? I analogicznie yy, tu mamy znaleźć zgorzelice, ale zgorzelice są na końcu. Zobaczcie, zgorzelice są tu. Już nic za zgorzelicami nie ma, więc lower bound, jak będzie miał znajdować zgorzelice, to ten iterator będzie wskazywał na end. Poza zbiór, poza zbiór, na end będzie nam wskazywał, czyli ten warunek, no, nie będzie prawdziwy, bo wskaże na end i zwróci brak, prawda? brak takiej, no, brak na takiej dzielnicy albo następnej, po prostu nie ma, tak? No, lower bound, lower bound, bo pamiętajmy, że upper bound paka, gdybyśmy tu użyli upper bound i byśmy chcieli znaleźć jeżmanowo, no to upper bound mówi, OK, ja znajdę następny za jeżmanowem, czyli osobowicę. Lower bound znajduje nam element, a jeśli go nie ma, to dopiero wtedy następny, dlatego my używamy lower bounda. Tak? No, kochani, no to świetnie, no to popatrzcie, to właściwie nam nic więcej tu nie potrzeba. Popatrzcie, co nam tutaj potrzeba. Nam. jeżeli mamy tylko znaleźć, popatrzcie, jeżeli jest polecenie znajdź, tak jak tu w przykładzie, jeżeli mamy polecenie znać, to co, musimy wczytać tą dzielnicę i wywołać naszą funkcję publiczną, metodę znajdź dzielnicę, zobaczcie, czyli ostatnia rzecz ostatnia rzecz, to jest tu, czyli mówimy wczytaj, jeśli jest z, czyli znajdź dzielnicę, to Wczytaj, wczytaj nam nazwę dzielnicy, a następnie dodaj, dodaj tą dzielnicę. Default nie będziemy wykorzystywali, bo no, defaultu tu nie będzie. Do czego służy iterator? Iterator no, to służy do wskazania na obiekt, prawda? Iterator to jest coś, co nam wskazuje. Na przykład, jak bound ma coś znaleźć, no to mówi, na jaki obiekt nam wskazuje, prawda? Dobra, kochani, moje pytanie do Was jest następujące: mamy następujące polecenia. Do Jerzmanowo, Potem mamy o zobaczcie co wypisze nasz program już ma nową będzie dwa razy e, osobowice osobowice i teraz popatrzcie mamy e, napisa e, mamy e, tu było z z z e, moment moment Gajowice o, to było Gajowice zobaczcie Mamy ile poleceń? 5. Popatrzcie. Co wypisze teraz nasz program? Dajcie znać na czacie. Co nasz program teraz wypisze? Kto powie na czacie, co wypisze teraz nasz program? Tak? Dajcie znać na czacie, co nasz program wypisze. Czyli popatrzcie. Mówimy dodaj Jerzmanowo, dodaj Jerzmanowo, dodaj osobowice, dodaj osobowice i znajdź Gajowice. Tak? Czyli popatrzcie. O Tak, ja sobie tu jeszcze dopiszę, and, no, tu mamy podzielone zdania, zobaczcie, dodajemy jeżmanowo, dodajemy jeżmanowo, dodajemy osobowice, dodajemy osobowice, czyli, no, dodajemy, to dodawanie, to będzie tu w naszym secie, prawda, insert, prawda, insert yy, w naszym secie, prawda, kolejne jeżmanowo, jeżmanowo, osobowice, osobowice, czyli... Będzie to tak wyglądało, jeżeli ma nową osobowice. Posortowane leksykograficznie, czyli w kolejności alfabetycznej, prawda? Posortowane, i każda, każdy element jest trzymany raz. Potem mamy znaleźć Gajowice. Gajowice są tu, Gajowice są tu, więc my mówimy, dobra, to znajdź lower bound od Gajowic, no to powinien nam. Ale Gajowic nie ma, prawda? Gajowic nie ma w secie, nie ma w secie Gajowic, jest tylko to w secie, to mówić znajdź następny alfabetyczny. Po Gajowicach następne alfabetycznie jest Jerzmanowo, czyli powinno nam zwrócić Jerzmanowo. No to zobaczmy. Ula, Keczuk, Miksery, Paka, Marek, Michał, Persi, Ania, Komiks, Czeol, Maksym, Ania, Kuba, bardzo dziękuję. No rzeczywiście Jerzmanowo, tak? No dobra, to co teraz nam zwróci nasz program? Zobaczcie. Osobowice, znajdź, o, osobowice, dajcie znać, co teraz? A już ja już trochę zaspoilerowałem. Oczywiście znalazł osobowice, prawda? Jeżeli powiedzieliśmy w tym momencie, że ma znaleźć osobowice, no to oczywiście je znajdzie, prawda? Lowerbound mówi tak, masz teraz znaleźć osobowice, osobowice są, no to po prostu je znajduje i wypisuje. Kochani, to jest wszystko. Nasz program już działa, jest gotowy. To wszystko jest, nic więcej tu nie potrzeba. Zobaczmy tylko, czy dostajemy stówę na naszym w ogóle, czy to dobrze działa w ogóle dla testu wejściowego. Zobaczmy najpierw. To jest wszystko. Tu już nic więcej nie ma. Trzeba sobie jeszcze troszeczkę powiemy. O, ale tu mamy nasz test przykładowy. I dla danych wejściowych, dane wejściowe, o, sobie wpiszemy i uruchomimy. Wyślij. No i zobaczmy, co on tutaj wypisze. Dla tych danych wejściowych powinno być osobowice Jerzmanowo brak 64000. tysiące. Nieznana, nieznana jeszcze, tak, jest, zgadza się, nieznana, osobowice Jerzmanowo, brak 64 tysięcy, no wszystko się zgadza, tak, dlaczego? Tak powinno być, bo co? Na początku mamy dodać osobowice, no to tu nie ma wypisywania, M, wypisz, ile mieszkańców, no tu jeszcze nie, ma, nie znamy liczby mieszkańców, więc wypisujemy nieznana. Ustaw liczbę mieszkańców na 640 tysięcy, no ale to jasne, no to jeszcze nic nie wypisujemy. Dodaj Jerzmanowo, no to ok, nic się nie dzieje. Znajdź osobowice, osobowice będą, no to są wypisywane tu. Znajdź Gajowice, Gajowic nie ma, no to znajduje następny za gajowicami, czyli Jerzmanową, tak? Tak, czyli wypiszę nam tu Jerzmanowo. E, następnie znajdź zgorzelicę albo następny. Nic nie ma, zobaczcie, jakby Zgor zgorzelice byłyby tu, to już dalej nic nie ma, jest koniec, więc wypisał brak, też się zgadza, prawda? Mamy tutaj, że wypisał brak. I na samym końcu wypisz liczbę mieszkańców, ponieważ była ustawiona na 640 tysięcy, to wypisał 640 tysięcy. Tak, kodzik. Kozik już jest aktualny, no i zobaczmy czy dostaniemy Oj Trochę mi się nie to wkleiło O, przepraszam Dobra Dobra, tak Kochani, no to co, zobaczmy czy dostaniemy 100% Zobaczmy czy dostaniemy 100% w naszym programie Czyli idziemy do naszego wyślij Wybierz plik. Nie, nie będziemy wybierać pliku. Nie będziemy wybierać pliku. Po prostu wklejemy ten nasz kod. Zobaczmy, czy on. Wybieramy program, że to jest w C i klikamy wyśli. No i popatrzmy. Zobaczmy, tutaj jest takie nerwowe oczekiwanie. No, i mamy stówę. Widzicie? Mamy stówę. Piękne, pięknie. Yy, mamy stówę. Pamiętajmy o tym, że tutaj jest dużo wczytywania i wypisywania, więc pamiętajmy jeszcze o tych linijkach przyspieszających. Popatrzcie, pamiętajmy o linijkach przyspieszających, czyli takie, które, no bo tu jest dużo, nawet 10 tysięcy różnych elementów, poleceń yy, wczytujemy, i yy, przyspieszające, czyli mówimy, przyspiesz nam wejście, wyjście te liniki przyspieszające oczywiście to też nam będzie działało ja już tutaj też daję na czacie link z tymi linijkami przyspieszającymi wszystko nam, dzia nam działa, ale czasy nam się powinny polepszyć prawda? więc pamiętajmy o tym na konkursach jeszcze raz klikniemy wyślij i mm, mm, dobra jeszcze raz klikamy wyślij, oczywiście język programowania C++, klikamy wyślij, no i teraz ten, te nasze czasy powinny być troszkę szybsze troszkę szybsze niż poprzednio Zobaczmy, jaki był poprzednio czas, a teraz popatrzmy, powinny być lekko szybsze. Tu oczywiście nie będzie dużej różnicy, no, ale ogólnie na konkursie powinno być. Czyli popatrzcie: po 0.14, 0.12. A tu mamy o połowę 007, prawda? Tu było 0,14, a jest 0,7. Widzicie? Zamiast 0,14, mamy 0,07. Dwa razy nam się zwiększyło, Paka też ma stówę, no to się bardzo cieszy. Kochani, zanim przejdziemy dalej, ja troszeczkę mówię kod, a wy napiszcie na czacie w tym, na czacie, jakie waszym zdaniem zalety ma klasa. Dobra? Dajcie znać na czacie, jakie waszym zdaniem, zalety ma klasa. Ja tylko mówię. Dołączamy takie no, biblioteki wyjścia, wyjścia. Oraz string, oraz set. Używamy wszystkiego standardowego i definiujemy naszą klasę. Nasza klasa składa się z części publicznej, dostępnej dla ob obiektów zmiennych tej klasy. no To jest konstruktor. Coś, co ustawia nam stan klasy na początku. On się nazywa tak samo jak, jak nasza klasa. I on ustawia stan naszej klasy na minus jeden. Stan liczby mieszkańców na minus jeden. Czyli w tej se w sekcji private mamy stan klasy, czyli liczbę mieszkańców. Mamy też dzielnice, które przechowujemy, czyli tylko mamy zmienne. Moglibyśmy też mieć funkcje w części prywatnej, nie ma problemu. One nie są dostępne dla zmiennych obiektów, są tylko dostępne dla metod naszej klasy, no tego dzielnic nie ma sensu ustawiać, bo on jest po prostu pusty, to wiadomo, sam się ustawił w momencie, kiedy go zdefiniowaliśmy, ale liczba mieszkańców może być losowa, dlatego ustawiamy ją na minus jeden, co oznacza, że nie jest i Mówimy tak, następnie w sekcji publicznej mówimy, co możemy w naszym mieście zrobić, z naszym miastem, naszym obiektem miasto zrobić, ustawić liczbę mieszkańców, czyli podajemy liczbę mieszkańców i nasza zmienna, w części prywatnej liczba mieszkańców no, ustawia się na tą nową wartość no co jeszcze możemy zwrócić, e, zrobić, zwrócić tą liczbę mieszkańców, to też jest publiczna, coś co e, zmienne mają dostęp, po prostu zwracamy wartość zmiennej tak, e, prawda? tej liczby mieszkańców, co jeszcze możemy zrobić, możemy dodać możemy dodać e, dzielnicę prawda? możemy dodać dzielnicę, czyli y, podajemy nazwę dzielnicy no i po prostu wywołujemy metodę insert naszej, naszego setu, który się nazywa dzielnice i tą dzielnicę po prostu dodajemy i możemy znaleźć dzielnicę w związku tu używamy funkcji lower bound ta funkcja lower bound znajduje nam tą dzielnicę albo kolejną, jeżeli przeszło na koniec to mówimy, że było brak, a jeżeli znalazł dzielnicę tą lub następną alfabetycznie, leksykograficznie, no to po prostu ją zwracamy no i z czego się składa nasz program? Oczywiście linijki przyspieszające, miasto, które jest no, yy, właśnie yy, obiektem zmienną naszej klasy miasto. No i takie zmienne też polecenie. Wczytujemy liczbę poleceń i dla wszystkich poleceń wczytujemy, jakie to jest polecenie, prawda? Bo to polecenie może być jakie. Ono może być. Może być M, może być U, może być D, prawda? M. Pokaż, ile jest mieszkańców. Dodaj dzielnicę, ustaw liczbę mieszkańców. To wszystko możemy. To wszystko tutaj mamy i w zależności od polecenia, jeżeli polecenie jest M, czyli pokaż liczbę mieszkańców, to wywołujemy publiczną metodę zwróć liczbę mieszkańców. I jeżeli ta zwrócona liczba mieszkańców jest minus 1, czyli jeszcze nikt nie powiedział, ile to miasto mieszkańców ma, no to pisujemy nieznana, a w przeciwnym przypadku to liczba mieszkańców, prawda? czyli to jest wszystko dla polecenia M. Dla polecenia U ustawiamy liczbę mieszkańców, no to wczytujemy, jeśli to jest U, prawda? no to wczytujemy, ile tych mieszkańców jest. Ile jest mieszkańców, i wywołujemy publiczną metodę ustaw liczbę mieszkańców, no, podając tą liczbę mieszkańców. No ta metoda mogłaby sprawdzać, czy tu nie ma niepożądanych wartości, żeby stan naszego miasta nie był niepożądany. Jeżeli jest w tym momencie, jeżeli mamy d polecenie, d, czyli dodaj dzielnicę, dodaj dzielnicę, na przykład Jerzmanowo, no to wczytujemy tą dzielnicę, prawda, Jerzmanowo, i mówimy dodaj dzielnicę, wywołujemy to, dodaj, dodaj dzielnicę publiczną. A jeżeli mamy z, na przykład znajdź osobowicę, no to znowu wczytujemy dzielnicę, którą mamy znaleźć, i wywołujemy metodę, która nam znajduje tą dzielnicę, i to wypisujemy. Default już niewykorzystywane, no i to jest wszystko. E, tak, zobaczmy, co tutaj mamy. Mm. Tak, Mr. Cheol wiele instancji małym kosztem, dokładnie, bardzo się zgadzam. E, Mixer zaraz podamy sobie. Mm. Persji, bardzo fajne, jest wszystko poukładane w jednym miejscu, jak na przykład dziedziczenie, to można napisać jedną klasę, a potem dziedziczyć, dokładnie, nie mówiliśmy o dziedziczeniu, ale Persji bardzo ładnie tutaj to powiedział. Może nam pomóc w sortowaniu książek też, tak, na pewno. Tak, teraz kochani, słuchajcie, czy komiks pyta, czy mogę podać przykład, w którym klasa jest niezbędna. Komiks, wszystko można, moim zdaniem, moim zdaniem wszystko można napisać również bez klasy. Na przykład, chociaż, używając zwykłego strukta, na przykład, albo nie, po prostu mając metodę poza klasą, mówiąc poza, poza klasą, ale byłoby to trudne. Ale byłoby to trudne, bo kochani, jeszcze raz chcę Wam powiedzieć, dlaczego w ogóle stosujemy tę klasę? Dlaczego my stosujemy te klasy? Żebyśmy sobie tutaj te podsumowali. Pierwsza sprawa to jest czytelność kodu. Zobaczcie, zrobiliśmy klasę miasto. Widzicie, zrobiliśmy klasę miasto, i wszystko, co się tyczy miasta, jest tu w jednym miejscu. Widzimy? Wszystko, tak? Jest w tym jednym miejscu. Jeżeli, jeżeli czegoś tu nie ma, to wiadomo, że nasz program tego nie zrobi. Mamy w jednym miejscu, prawda? To jest bardzo proste do robienia. Druga rzecz. Mega proste jest pisanie programów, bo skoro ja napisałem klasę miasto, napisałem klasę gracz, klasę plansza gry. Jakąkolwiek klasę, to mogę użyć ją w grze. Na przykład, jak mam klasę gracz, to muszę, mogę użyć ją w jednej grze, w drugiej grze, w trzeciej grze, w czwartej grze. Już tego nie muszę pisać. Zobaczcie, ja mogę to skopiować, tą definicję klasy, do jakiegoś innego projektu i tam używać klasy gracz. Jakie ma położenie, ile ma żyć, ile ma tego, ile ma tamtego. Ja mogę tego używać. Zobaczcie, ja mogę pisać praktycznie za darmo bardzo skomplikowane kody, używając tego wszystkiego. Tak? Bardzo łatwo jest to rozbudowywać. Przepraszam, bardzo łatwo jest pisać oprogramowanie. Kolejna rzecz, zobaczcie, bardzo, czyli bardzo łatwo jest pisać gry, bardzo łatwo jest pisać aplikacje, bo ja miasto mogę użyć yy, na przykład yy, właśnie dla celów yy, samorządowych, dla celów całego kraju, który będzie miał in, jakąś inną aplikację, będzie potrzebować informacji o miastach i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, ja mogę bardzo łatwo rozbudowywać. Popatrzcie, kochani, zobaczcie, my ma yy, dodaj dzielnicę i znajdź dzielnicę, yy, napisaliśmy korzystając z seta. Korzystając z seta. Ale może jutro ktoś wynajdzie coś lepszego od seta. I my, popatrzcie, zamiast seta użyjemy tutaj czegoś innego. Super seta. ABC A, ktoś wymyśli, będzie coś lepszego. Popatrzcie, dla niego nic się nie zmieni. On nadal będzie używał dodaj dzielnicę, nadal będzie używał znajdź dzielnicę, tylko tu, my tu zmienimy środek. My tu. Dzielnica już nie będzie setem, tylko supersetem albo ABC. My tu zmienimy po prostu implementację, ale dalej reszta, zobaczcie, całość mojego oprogramowania, całość aplikacji dla dzielni, całość mojej gry. Jeśli napisałem klasę gracz, to nadal mogę, nadal mogę korzystać. Ustaw gracza, zwróć liczbę żyć gracza, przesuń gracza, nadal będę korzystał, tylko to będzie robione dużo szybciej, bo na coś lepszego wpadłem. Bardzo łatwo jest rozbudowywać taką aplikację, bardzo łatwo jest ją ulepszać. Bardzo łatwo jest ulecz, ule, ulepszać, prawda? Zgadza się. Yy, druga sprawa. Ja dokładnie wiem, co moja klasa robi. Wszystko, co jest public, napisałem sobie u góry i oczywiście mogę przejść do sekcji prywatnej, zobaczyć, jak to ktoś robi. Oczywiście to mogę przejść, jak to trzyma, w jakich strukturach, ale. Nie jestem tym zainteresowany. Chcę wiedzieć, co m, ta klasa, e, gracz, miasto, cokolwiek mi oferuje. On oferuje mi ustawienie mieszka liczby mieszkańców, pokazuje mi liczbę mieszkańców, dodaje mi dzielnicę, zwraca mi dzielnicę. Ona mi to wszystko robi. prawda? Ona mi to wszystko robi. Jest to mega prosta, e, w tym momencie też czytelne. Ja wiem, co, czego ja mogę oczekiwać. Mam ten interfejs. Zachęcam do tego, żeby część publiczną pisać u góry. Ktoś, kto będzie przeglądał e, moją klasę, będzie szedł z, z góry do dołu, więc widzi tą część publiczną najpierw i Widzi, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić. Kochani, przy dużych projektach mamy porządek. Przy dużych projektach, gdybyśmy trzymali to wszystko jako zmienne i tak dalej, zrobiłby się bałagan. Każdy by zmieniał te wartości. A my możemy tutaj minimalizować liczbę bugów, bo jeżeli dodajemy. Dodajemy liczbę mieszkańców, dodajemy liczbę mieszkańców, przepraszam, czy ustawiamy liczbę mieszkańców. Jeśli ona będzie ujemna albo za duża, to możemy na to nie dopuścić. Nasze miasto będzie miało zawsze dobrą liczbę mieszkańców. Nasza gra nigdy nie wejdzie do jakiegoś dziwnego stanu, Plansze 1500, której nie ma, prawda, bo ktoś się pomylił gdzieś, prawda. Zwróćcie uwagę, że tu wszystko jakby ta, ta liczba błędów jest rzeczywiście w tym momencie minimalna. Mamy porządek. No druga sprawa, gdybyśmy chcieli to na przykład w tym momencie sobie posortować, tak? no to sortujemy. My możemy na przykład zrobić tablicę takich miast, tablice graczy i sortować ich wszystkich zgodnie tutaj z tymi funkcjami. Dobra, kochani, jeżeli macie pytania, to dawajcie znać. Jeśli chodzi o klasę, to jest wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Zaraz będzie 10 minut. Kachut końcowy będzie za 10 minut. A my w tym momencie przechodzimy do wyboru zwycięzców naszego Challenge'a. Naszego Challenge'a. No, dzisiaj troszeczkę dłużej, no bo to jednak to wymaga, te klasy troszeczkę nas tutaj wymagają nam trochę, trochę, trochę właśnie takiego wyjaśnienia, ale mam nadzieję, że dla Was teraz jest to jasne. Popatrzcie, challenge, prawda? Challenge, programowanie od podstaw. Mamy 26 osób, które chociaż jedno zadanie wrzuciły. Wszystkim bardzo dziękuję, no bo właśnie w ten sposób się uczymy, tak? Między innymi tego programowania obiektowego i wybieramy osobę, dwie osoby od 1 do 26. Od jednego do 26 i to mamy dziesiątkę i 21, jedynkę, czyli Kacper oraz Zondox. Was bardzo proszę w tym momencie o maila na adres nagrody .ok z tytułem z tytułem challenge screen. Jaką sobie życzycie nagrodę? Jaką sobie życzycie tutaj właśnie nagrodę? A e, kolejna rzecz, która w tym momencie, no to e, e, zawsze na kiork.pl mamy w zajęciach harmonogram zajęć i tutaj wszystkie quizy, które są potrzebne. E, Keczupek pyta się, czy potrafiłbym stworzyć grę. Keczupek nie tylko ja, ale wszyscy potrafimy stworzyć grę i zaraz będziemy tworzyć grę. Jeśli nie, na kolejnych zajęciach, to w kwietniu albo w maju na 100% stworzymy grę. Na 100% stworzymy prostą grę. Co więcej, będzie zadanie zrobić grę na pewno z nagrodami. No właśnie, teraz popatrzcie, kochani. To były nasze quizy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tych quizach. 3, 4 Dobra, no i teraz zaraz chwilę wybierzemy sobie tych zwycięzców. Tak, challenge 0102. Nie, 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 nie 012. Challenge on był. On był. No tak, może być dzisiejsza data. Challenge 0102. Może być dzisiejsza data. Tak, może być, może być. Dzisiejsza data. Czy będzie assembler? No, miksery chciałbym. Assembler jest mój ulubiony, ale nie wiem, czy damy radę. Zobaczymy. Może, może coś prostego. Dobrze. Zobaczmy, czy nam się załadowało. No, trochę nam się nie chce ładować. Tak to jest z tymi stronami. Nie chce nam się ładować, ale może za chwilkę. Dobrze, może właśnie. Dobra. A za ty, słuchajcie, no, no właśnie nie wiem, dlaczego nam tu nie chce się ładować. <grafię> tak, słuchajcie, jeśli chodzi o Assembler, to naprawdę też jest dosyć. No, no, wykorzystywany jest nadal, szczególnie jeśli tutaj oprogramowujemy mikroprocesory, to jak najbardziej jest wykorzystywany. Dobrze, kochani, jedziemy. Pierwsze pytanie, co wypisze program? No, wiadomo, że set trzyma wszystko raz, więc chodziło o to, żeby wypisać tutaj trójkę. Prawda? żeby wypisać trójkę i mamy aż 80 y, odpowiedzi. Y, y, no zobaczmy, czy 80, bo to ja też troszeczkę tu wam odpowiadałem, więc moje trzeba usunąć. I mamy, kochani, 47 odpowiedzi. 47 odpowiedzi, więc wybieramy osoby od 1 do 47. No mam nadzieję, że jakiś taki numer 14 uf, udało się. Y, no ale te, to trochę nie działa tak szybko. <grym> no to. Yy...

I też dzisiejsza data, prośba o maila, właśnie tak jak tu sobie powiedzieliśmy. Quiz numer 2, masz 5000 elementów, ile operacji będzie wymagać dodanie takiego elementu? To jest oczywiście tyle ile wynosi potęga dwójki. dwa do jakiej potęgi daje 5000? No to jakieś 12, 13 pewnie. No i dziękuję też wszystkim, którzy odpowiedzieli, ten set poznali. Mamy 25 odpowiedzi, więc wybieramy osobę od 1 do 25. Siódemka. Szczęśliwa siódemka, jak się okazuje. 3 4 5 6, 7, Mariusz. Mariusz Modra, Mariuszu, prośba o maila na adres .ma L quiz numer 2, quiz numer 3, tak? Eee, co wypisze program? No i tu wiadomo, że się przeiteruje, więc będzie trzymane wszystko raz. Toruń będzie trzymany raz. To jasne. No i co więcej, w kolejności alfabetycznej, czyli wypisze Konin, Mikołajki, Toruń w takiej kolejności. Zobaczmy, ile mamy odpowiedzi. 29 i wybieramy jedną liczbę od 1 do 29. 10. No to mam nadzieję, że zaraz się otwierzy, otwor, otworzy. Otworzy nam: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Michał Hajduk, Michale, wielka prośba o mail nagrody małpałkiem.pl numer 3. Jaką sobie życzysz nagrodę, Quiz numer 4. Czym się różni w C, tablica od Seta, no, to indeksami, szybkością? no Set jest bardzo fajny, naprawdę jest bardzo fajny, ma dużo zalet. Jedyna wada tutaj Seta no, to wkładanie tych elementów, ale to nie jest taka duża wada, dlatego że to i tak jest bardzo szybkie. No i zobaczmy wszystkie odpowiedzi, yy, i mam nadzieję, że tutaj każdy z Was troszkę kminił, bo to, o to chodziło. 23. Y, odpowiedź mamy, no to wybieramy, o i jedynka warto być jedynką, jak się okazuje, Daria MK, Dario MK prośba o maila, na adres nagrody, quiz numer 4 jaką sobie życzysz nagrodę i zobaczmy co Maria napisała tablica ma indeksa set, nie, dokładnie, przy deklarowaniu tablicy musimy podać jej rozmiar, a seta nie, no dokładnie, set jest też posortowany tablica nie, set zna swój rozmiar, a tablica nie set nie przechowuje powtórzeń, a tablica przechowuje jedynym minusem seta jest właśnie dostęp w czasie olog n Dokładnie tak. No i wkładanie też jest blokowane, ale to nie jest taka duża wada, dlatego że, dlatego, że paradoksalnie ten lock jest y, zwykle bardzo mały. Quiz numer 5, co wypisze program. No i tu było Lower Bound i Upper Bound dla Bochni. No to pewnie wypisał y, Chorzów, a dla Lublina prawdopodobnie kolejny, czyli Tczew, prawda? Tak powiemy, że tak działa lape, Lower Bound i Upper Bound. Mamy też sporo odpowiedzi. Popatrzmy na. Popatrzmy na. Wszystkie komentarze i tych wszystkich komentarzy mamy 23. 23, wszystkich komentarzy, znowu 23, no to wybieramy znowu osobę. 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jan, Jan Chorzów-Trzew, no dokładnie, jeszcze ładnie odpisał dlaczego, więc Janku, prośba o maila na adres nagrody małpa.org.pl, quiz numer 5. I ostatni, to trzeba było przemyśleć, na czym pro, po, polega programowanie obiektowe. Poszukać, o to mi chodziło. All comments. I tych wszystkich komentarzy mamy 22, więc wybieramy jedną liczbę od 1 do 22 i to jest 16, a u to trochę będzie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Antek Moskwa, Antku, moje gratulacje. quiz numer 6 idzie do ciebie, prośba o maila. A my w tym momencie co? No, kochani, my zgodnie, my zgodnie z planem przechodzimy do ostatniego naszego quizu. No, jeśli chodzi o oprogramowanie nasze obiektowe, nie będzie specjalnie, znaczy będzie miał trochę pytań, ale one pójdą nam szybko. Tak więc wielka prośba o dołączenie i już będziemy, tak, prośba o dołączenie i wpisanie numeru quizu. Na naszym czacie wielka prośba. I jeśli macie też teraz pytania, to dajcie znać. To dajcie znać, dobra? Wielka prośba. Tak, Ania mówi, że skuizu się dużo uczy. dokładnie tak, zgadzam się z Tobą, Aniu, rzeczywiście. Z quizu się bardzo dużo uczymy. Także prośba o wrzucenie numeru. Jest 20:14, 20:17, 18. Zaczniemy. Ja w międzyczasie powiem, kochani, co jest w naszym challengeu 18. Challenge 18, jak do niego wejść. Zobaczmy, zobaczcie, jeżeli sobie popatrzymy, to wiadomo, że challenge 18 można do niego wejść w ten sposób, że wpisujemy oki.org.pl ok i zajęcia i tu po prostu wystarczy kliknąć na challenge. Wystarczy kliknąć na challenge i tu mamy challenge 18. Tu jest jak, jak się zapisać, wszystkie instrukcje, wszystkie nasze zadania. A co znajduje się w naszym challenge? No Nasze zadanie miasto. Napiszmy je sami, poznajmy programowanie obiektowe. Warto, warto, kochani, bo tak jak tutaj Mateusz na początku dał nam przykład, możemy brać udział w projektach, to programowanie obiektowe będzie potrzebne. Wiemy dlaczego, bezpieczeństwo, szybkość tworzenia. Elastyczność to wszystko jest w programowaniu obiektowym, więc to zadanie no, jest obowiązkowe. Zadanie duszek też wymaga programowania obiektowego, więc też zachęcam, żeby je zrobić, żeby we krwi mieć to programowanie obiektowe. Parzyste, nieparzyste, proste zadanko na rozruszanie. Bardzo proste zadanko. I fajne zadanie Fox and Snake. Taka tablica stringów. Poruszanie się trochę po stringach. Bardzo przyjemne zadanie. Tak. Tak to wygląda. Mamy 29 osób, także jeżeli ktoś chce, to dajcie znać. Dwie minuty będziemy dołączać. E, Mikołaj mówi, że nie może dołączyć. Daj znać, Mikołaju, dlaczego. E, z kolei tam dlaczego e, zajęcia są w rozliczności 720, a nie 1080? E, wiesz co, dlatego, nie wiem, wydaje mi się, że można. Powinna być możliwość zmiany na 1080. Trudno mi powiedzieć. Nie, no ja odpaliłem. No jestem kuj. 190, 80, 20. Zobacz... E, Olafie, tu dużo osób, yy, yy, sporo osób się dołączyło. A, bo ja nie odpaliłem tego. No zobaczę, to przyjrzę się temu Olafie, dlaczego, jeśli mówisz o rozdzielczości, tak? czym będziemy projektować grę? Pyta Kasper w Javascriptie. Oczywiście, że w Javascriptie napiszemy grę. Tak, Ania ma rację, może trochę tego, żeby internet oszczędzić, ale to zobaczymy. Kochani, jeszcze mam do was jedno pytanie. Mam jeszcze do was jedno pytanie. Co byście sobie życzyli za dwa tygodnie? Za tydzień nie będzie zajęć. Za tydzień nie ma zajęć, dlatego że po prostu no, będę na feriach. Przepraszam was za to, będę na feriach za tydzień. Wybaczcie proszę, więc nie będzie, ale za dwa tygodnie. Czy byście chcieli, żebyśmy może... Ja myślałem, żeby no właśnie, czy byście woleli C++? Czy może coś z HTA, napisy, zrobić jakiś rysunek w Javascriptie? To będzie okolice walentynek, więc może jakiś walentynkowy taki z serduszkiem myślałem. Dajcie znać, co byście chcieli za dwa tygodnie. Ok? Tak, komik, komiks mówi, żeby grę. Mm, ok, no dziękuję bardzo, Minecraft, jak najbardziej. Komiks mówi, że ma Ci ja to gratuluję. No, Amelia mówi, żeby JavaScript dla rozluźnienia, Tak, zróbmy JavaScript sobie, my w takim razie zrobimy, no, jakieś może serduszko, tak, w HTML-u, dobra? Kasper Jadek, wolący Plus, plusa ale zobaczycie, będzie taka miła przerwa, będzie miła przerwa. Tak, kuba grę, grę jeszcze spokojnie, dobra? Grę jeszcze damy radę, ale zrobimy takie walentykowe plumcie. Woli C też trochę wolę C, ale trochę może się oderwiemy. No, zobaczę, jeszcze przejp, że może w grę w C, Darth, mówi, no ale to musielibyśmy podłączać biblioteki graficzne. Nie wiem, czy w ciągu półtorej godziny byśmy zdążyli, nie? Także trudno mi to powiedzieć. Mam nadzieję, że wszyscy już są w tym momencie, którzy mają być. Do 20.18 czekamy do 218 do czekamy i wtedy ruszamy. Tak, o Mikołaj dołączył bardzo się cieszę. no to jak Mikołaj dołączył, to startujemy 5, 4, 3 2, 1 start. Klasy i dzisiejsza data nic więcej nie trzeba mówić. Pierwsze pytanie. Z 14, co wypisze program, co wypisze program, także walczymy do końca. Jest szansa, co wypisze program. Myślę, że takie rozgrzewkowe pytanie nie powinno nam sprawić problemu. Mam nadzieję. Tak. Dokładnie tak, mamy tutaj, więc ja już ten kod nam tutaj wklejam. Dobra, czyli znowu zobaczcie. Tak, nie skompiluje się. Dlaczego? Dlaczego nie skompiluje się. Patrzmy. Zobaczcie, to, czego. Yy, zobaczcie. No i teraz spróbujmy. Właśnie, jeszcze raz, yy, tylko powiedzmy, co robi nasz kod. Include IOStream. Czyli wejście, wyjście, dodajemy stringa, używamy wszystkiego standardowego, definiujemy klasę auto, która będzie obsługiwała auto. No oczywiście może być dużo rzeczy, ale ta klasa ma tylko jedną rzecz, producenta. No i co? Możemy ustawić producenta, prawda? Jest jakiś string, podajemy kto jest producentem, no i wtedy ta zmienna producent no, podstawia się nam tym co powinno być, no i możemy zwrócić tego producenta. No i mamy naszą funkcję main, która jest wywoływana przez ideonę z Windowsa, Linuxa u nas przez ideonę, przez jakieś środowisko. I ta funkcja main jest między tymi klamrami, zwraca oczywiście 0 na końcu, i ona definiuje nam zmienną samochód, zmienną samochód która, ta, czyli obiekt tej naszej klasy, auto, i mówimy ustaw producenta Opel, i następnie wypisz. A teraz, dlaczego nam to nie zadziała? Dlaczego nam to nie zadziała, kochani? Nie zadziała nam to z jednej podstawowej przyczyny, zobaczcie. Już pokazuję. Zobaczcie, ustaw producenta jest. My tu wywołujemy, zobaczcie, ustaw producenta i tego producenta ustaw na Opla, ale ustaw producenta jest prywatny. Dlaczego, kochani, jest prywatny? Zobaczcie, jeśli nie damy niczego, jeśli nie damy niczego, to tak jakby było słowo private. Widzicie? Tak, jakby wszystko było prywatne. Widzimy? Jeśli nic nie jest podane, to jest tak, jakby to było private, tak? Widzimy? Tak, jakby to było private. A skoro to jest private, domyślnie, bo to jest to, jest to samo co to, prawda? Zobaczcie, private. Skoro to jest to samo co prawda, skoro to jest private, wszystko, to znaczy, że samochód jako obiekt instancja tej Naszej klasy nie ma dostępu do niczego, ani do ustaw producenta, no bo to jest prywatne, ani do zwróć producenta, ani do tej zmiennej, do niczego nie ma, nie, nie ma dostępu. Czyli nie ma dostępu do ustaw producenta, nie ma do to zwróć producenta. Ok, mam nadzieję, że to jest jasne. Czyli ten program się nie skompiluje, co zresztą było widać. Pierwsza piątka: Yellow Quick Fuzzy Zany Expert. Pytanie drugie: i tu jest Multi Select. Dlaczego ten program nie skompiluje się? Dlaczego ten program nie skompiluje się? Klasa nie pozwala na zmianę właściwości, która jest prywatna. Domyślnie wszystkie metody i właściwości klasy są publiczne. Domyślnie wszystkie metody i właściwości klasy są prywatne. Nie ma takiego producenta jak Opel. Tak jest. Dwie dobre odpowiedzi. Klasa nie pozwala na zmianę właściwości, które są prywatne. Tak? No, i wywoływanie w związku z tym, wywoływanie tych elementów, prawda? Czyli my nie możemy, nie mamy dostępu do niczego, co jest prywatne, ani do, do zmiennych, ani do metod, które są prywatne. Do tego nie mamy dostępu. Domyślnie wszystkie metody i właściwości klasy są prywatne. Czyli czy ja to napiszę. Moment, się pogubiło. Tak, o, tutaj. Zobaczcie, czy ja. Napiszę tu private, czy nie napiszę, to nie ma znaczenia. To i tak jest domyślnie private, prawda? Dopiero jakbym napisał public, to mi coś zmienia. On w tym momencie zmienia to na public. Ale teraz, to, jak nie mam nic, to jest tak samo, jakbym napisał private, prawda? Dobrze. Pierwsza piątka. Yellow y, fuzzy zany elated, legend snowy. Pytanie trzecie. Co wypisze program? Co wypisze program? I tu się zmiana. Mamy sekcję public i private, tak jak być powinno. Mamy te dwie sekcje. Klasie. Prawda? Mamy te dwie sekcje. Dokładnie tak wypisze nam w tym momencie Opel. Zobaczmy. Dlatego, że mówimy tak. Jest sekcja publiczna, to do czego mamy dostęp. I jest sekcja private, której nie wolno zmieniać. Obiektom zmiennym instancjom. Tylko metody w sekcji publicznej mają dostęp do tej części prywatnej. No i jak spróbujemy sobie to uruchomić w tym momencie, no to popatrzmy. Yy, ustaw producenta. No ale oczywiście. Yy, no, ustaw producenta Opel. No dobrze, to z, z, napiszmy to ono oczywiście tutaj. Dobrze, tak sobie napiszmy. String, nie ma znaczenia tutaj. Znaczy tu są y, parametry tego kompilatora w ten sposób, tak poustawione. A, przepraszam, już wiem o co chodzi. Tu wszystko jest dobrze. Tutaj voida mi brakuje, widzicie? Tu powinien być jeszcze void. Przepraszam, tutaj nieskopiowany jest void. Dobra. Voida brakuje, myślę, że już teraz będzie dobrze. Jest, prawda? Widzimy, że jest Opel. Teraz już jest dobrze. Widzimy, że jest Opel. Dlaczego? Dlatego, że zdefiniowaliśmy obiekt zmienną samochód klasy auto i mówimy ustaw producenta. Ustaw producenta jest co? W sekcji publicznej. No to się ustawi nam producent na tego nowego producenta, a następnie wypi, mówimy: Wypisz to, co zwraca. Również publiczna metoda zwróć producenta, którego po prostu zwraca. Czyli wypisze, wypisuje nam koniec końców oczywiście Opla. Pierwsza piątka. Fuzzy, Legend, Rockstar, Elite Zany. Pytanie czwarte. Domyślnie wszystkie metody i zmienne klasy są jakie? Jakie są domyślne wszystkie metody i zmienne klasy? Publiczne, prywatne, moje, prywatne i publiczne. Tak jest, domyślnie wszystkie metody i zmienne klasy są prywatne. To o tym mówiliśmy poprzednio. Pierwsza piątka, Fazy Legend Rockstar Elated Desiv, pytanie piąte, co wypisze program? No i tutaj mamy taką sytuację, że wszystko jest publiczne. Wszystko jest zobaczcie publiczne, widzimy i mówimy od razu zmieniamy. Widzicie, zmieniamy wszystko na bieżąco, tak? Zobaczcie, czyli my powiedzieliśmy, tak, wypisze Opel, tak? Zobaczcie, wypisze Opel, to jest jasna sprawa, bo popatrzcie, co my zrobiliśmy. Powiedzieliśmy, że wszystko jest publiczne, nie ma sekcji prywatnej, czyli mówimy, że cały świat ma dostęp do yy, naszej struktury. Cały dostęp ma do, dostęp do zmiennej producenta, i mówimy, tak, yy, zmieniamy samochód, ale tu. Ja sobie to zakompensuję. To nie musimy używać tych metod, prawda? Jak wszystko jest publiczne, to mówimy tak, a niech samochód, zobaczcie, samochód od producent, prawda? Czyli ta zmienna producent, ta zmienna producent w naszej instancji samochód niech ma się równać Opel. Prawda? Jasne? No to świetnie. No i potem, a i co? Potem, i wypisz. I wypisz ten samochód od. To, to, co jest w tej zmiennej, w tej klasie, tak? Tak jakbyśmy w strakt to robili, mniej więcej, prawda? Tak jakbyśmy to robili w strakt, w strakt, i on to oczywiście zrobi. On to zrobi, tylko, no to jest, kochani, to jest coś skandalicznego, tego nie wolno robić. To jest zbrodnia i wyrzucenie z pracy. Oczywiście, że wypisał Opel. Oczywiście, że wypisał Opel, bo teraz to jest, ale zobaczcie, każdy nam może zmienić samochód, prawda? I eee, może napisać ABC, prawda? ABC, albo może napisać śmi mm, śmiechy chichy, prawda? śmiechy chichy. Nie wiem, czy tak się pisze. Prawda? Czy, czy inaczej? No może bzdury nam napisać, prawda? Nie, i, I my nie wiemy, jaki będzie stan naszej klasy. Może nam napisać cokolwiek, prawda? Jakieś bardzo dziwne rzeczy, i my tracimy w ogóle kontrolę nad całością. Natomiast tu możemy kontrolować, czy, ten, czy na przykład to, co ktoś podał, jest rzeczywiście nazwą producenta z jakiegoś zbioru producentów. Możemy to kontrolować, czy to ma sens, czy nie ma sensu. A teraz na naraziliśmy się na bezsens, totalny oczywiście. Pierwsza piątka. Elated decyfzany fazy Rockstar. Pytanie szóste. Czy powinniśmy dawać publicznie dostęp do zmiennych klasy? Czasami tak, czasami nie. Bez znaczenia nie. Tak. Proste odpowiedzi. Prawda? Oczywiście nie. Nie wolno tego robić. Nie wolno tego robić. Nie dodajemy nigdy do stanu klasy. nikt to, co tu widzimy jest niedopuszczalne, to, co jest dopuszczalne. I to, co robimy, no to wracamy do tej poprzedniej rzeczy. O, właśnie tak jak tutaj było, też wypiszę Opel, ale stan naszej klasy jest w tym momencie chroniony. Zobaczcie, też wypiszemy. O, stan naszej klasy jest w tym momencie chroniony, tak? Kompilacja. Mam nadzieję, że wypisze Opel znowu. że, O, jest Opel. No stan naszej klasy jest chroniony. Mam sekcję prywatną. Nikt jej nie zmieni, nic złego nie zrobi. Pierwsza piątka, elated desi fazizany rockstar. Pytanie siódme, multiselect. Dlaczego nie powinniśmy dawać dostępu do zmiennych klasy? Dlaczego nie powinniśmy dostawać do, do, do zmiennych klasy, prawda? I y, 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 y one powinny być w, w private, a nie w public. Stan obiektu, stan obiektu może być nieprzewidywalny. Nie mamy kontroli nad wartościami zmiennych. Nie wiemy, kto i kiedy zmodyfikuje nam stan obiektu, by nie pokazywać, jakich nazw zmiennych używamy. Tak? Dlaczego? Prawidłowe są oczywiście te. Nie wiemy kto i kiedy nam modyfikuje stan obiektu. W związku z tym będzie on nieprzewidywalny. Nie mamy kontroli nad, wartości, nad wartościami zmiennych. Nie, nad klasą, właśnie nad stanem to jest właściwie to samo. A nazwy zmiennych, nazwy zmiennych i tak ktoś będzie widział. Zobaczcie, on i tak definicję tej klasy może sobie przeczytać. Naprawdę może ją sobie przeczytać, tą definicję klasy. Może zobaczyć, jakie nieważne, czy to jest w private, czy w public. On, jak my nazywamy e, funkcje, metody i, i zmienne struktury w tej części private i on i tak to zobaczy. Pierwsza piątka Bright, Bright Desif Smiling Elated. Pytanie ósme, co wypisze program? Jesteśmy już za połową. Popatrzcie: klasa Auto Samochód i si Out Samochód zwróć producenta. Prawda? No, jedna rzecz, która się zmieniła w tym naszym kodzie. Ta rzecz, która się zmieniła, to popatrzcie, nie ustawiamy producenta. My nie ustawiamy wartości tej zmiennej, prawda? Bo poprzednio było to, że mamy ustaw samochód, ustaw producenta, a my mówimy, że tego nie ma. My mówimy, że tego nie ma, definiujemy klasę samochód, klasę, samochód definiujemy zmienną obiekt, samochód naszej klasy auto, ale mówimy to wypisz, wypisz producenta, którego przechowujesz. Wypisz producenta, czyli no, wartość naszej jest zmiennej string producent, ale my nie wiemy, jak ona jest. Ona jest losowa, my nie wiemy. Nie zostało to ustawione jeszcze. Zobaczcie, nie zostało to jeszcze ustawione, więc trudno powiedzieć, co wypisze, tak? Nie wiadomo, co wypisze. Tu akurat wypisał pusty string, ale nie mamy nad tym kontroli, prawda? Pamiętajmy o konstruktorach. Bright, Desiff, Elated, Snowy, Bright, przepraszam, tak, Bright też na początku, pytanie dziewiąte, co wypisze program? Co wypisze program? Ale zobaczcie, tu mamy już konstruktor, się pojawił. Klas, klasa auto, mamy konstruktor, czyli coś, co się wywołuje w momencie, kiedy klasa jest tworzona, kiedy obiekt, przepraszam, nie klasa, kiedy obiekt naszej klasy, zmienna naszej klasy jest tworzona, coś, co się wywołuje, kiedy obiekt, zmienna naszej klasy jest tworzona. Czyli popatrzcie, to co dodaliśmy. Popatrzmy. Tak. To, co dodaliśmy, to powiedzieliśmy: hej, musi być w części publicznej. Konstruktor, mówimy, bez voida, tu już nie ma voida, nie ma voida, pamiętajmy, mówimy tak. Ponieważ nasza klasa nazywa się klasa auto, to definiujemy, zmien, e, przepraszam, e, definiujemy mm, funkcję, metodę, która się tak samo nazywa klasa auto, nawias otwierający, zamykający, ale bez voida, i tu możemy ustawić stan naszej klasy. Stan naszej klasy, producent jest na razie nieznany. I w momencie, kiedy tworzymy obiekt zmienną naszej klasy, to czy chcemy, czy nie chcemy, zobaczcie, wywołało się, wywołała się yy, ta funkcja klasa auto, już w tym momencie, popatrzcie, w tym momencie ona się, o! Zobaczmy, w tym momencie jak tworzyliśmy ten obiekt samochodu, to wywołało się to klasa auto i producent dla samochodu, producent dla tej naszego obiektu samochodu ustawił się na nieznany i w momencie, w którym my teraz go wypiszemy zwróć producenta, no to się oczywiście zwróci nam nieznany, prawda, zwróci się nam nieznany tak jest, mamy nieznany, prawda dobra, zobaczmy, pierwsza piątka bright, elated, Desi, smiling, snowy pytanie dziesiąte, powoli do czego, yy, finiszujemy do czego, do czego do czego służy konstruktor klasy? Ustawia stan obiektu w momencie, gdy jest tworzony, sam tworzy kolejne obiekty danej klasy, ustawia stan obiektu w momencie, gdy jest klasowany, blokuje obiekt. Taki. Tak jest. Ustawia stan obiektu w momencie, gdy jest tworzony. Pierwsza piątka. Bright Elated Smiling Snowy Dessief. Pytanie jedenaste. Konstruktor klasy. Co robi nam konstruktor klasy? Musi być, znaczy, co, co musi mieć konstruktor klasy? Musi być zdefiniowany poza klasą, musi być prywatny, musi być publiczny, może być publiczny lub prywatny. Tak jest, musi być publiczny, kochani, on koniecznie musi być publiczny, bo przecież musi go wywołać obiekt zmienna tej klasy, więc musi być w sekcji publicznej. Nie możemy go dać tu, no możemy sprawdzić, co by się stało, jak damy klas, klasa auto w sekcji private, zobaczcie. I teraz, gdybyśmy to zrobili, to popatrzcie, o, już na nas nakrzyczał. Prawda? Zobaczcie, klasa auto, klasa auto is private with the context, prawda? Czyli konstruktor przeszedł do sekcji prywatnej, ja nie mogę go wywołać w momencie, e, z tego obiektu, z tej instancji, no to niestety nic się nie udaje prawda? Pamiętajmy, konstruktor musi być w części publicznej. Pierwsza piątka: Bright elated Smiling, is Snowy. Pytanie dwunaste: dlaczego sekcja public jest u góry definicji klasy? To konieczne widać, co oferuje klasa. To, co jest u góry jest ważniejsze, powinno być na dole. Dlaczego sekcja public. Yy, no dobrze, jakby było u góry. Prawda? Dlaczego jest dobrze, żeby ona było u góry? To no mówiliśmy też na ten temat. Tak jest. Widać, co oferuje klasa. To nie jest konieczne. Zobaczcie, to wcale nie jest konieczne. Widzicie? Zobaczcie. Ja mogę zrobić najpierw private. Nie jest konieczne. Zobaczcie. I też będzie dobrze. Widzimy? Najpierw jest private, a potem jest. Yy, Widzimy, też nam zadziała. Widzimy, mamy nieznane, ale zwykle to nie jest tak jak u nas, że ta sekcja private to jest jedna linijka, to jest 100 tysiąc linijek. I public jest 100 tysiąc, więc my chcemy najpierw pokazać interfejs naszej klasy, bo to jest tak naprawdę interfejs naszej klasy, możliwości naszej klasy, coś, co można skorzystać z naszej klasy, prawda? Z naszej klasy co można zrobić? Ustawić producenta i zwrócić producenta. No nie za dużo, tak? Ale byśmy dopisywali bardzo dużo. Ile ma drzwi? Ustaw drzwi. Oblicz jego maksymalną prędkość. No dużo mo moglibyśmy tutaj dodać m, rzeczy. M, I to będzie widać, co, co będziemy widzieć. Ta, ta sekcja dobrze, jak jest u, u, widać co oferuje klasa, pierwsza piątka bright, elated, snowy, smiling, desif pytanie trzynaste, co jeszcze jest klasą w C++ co jeszcze jest klasą w C++ oprócz no, tego co my napiszemy Tablica car int string, bo kochani my żeśmy po kropce, mieliśmy dużo takich elementów, zwróćcie uwagę, prawda? Bo widać, że dostęp do elementu klasy jest po kropce, więc takich rzeczy, których, takich obiektów zmiennych, do których różnych metod funkcji mieliśmy dostęp po kropce, było już dosyć sporo. Oczywiście, że string też jest klasą. E, tablica no nie jest klasą. To jest po prostu no, tablica, Car też nie, integer też nie, tak? Ale string jest klasą. To jest też klasa. Ktoś napisał klasę e, i my po prostu dołączamy. Widzicie? To jest klasa, my ją sobie tutaj dołączamy i z niej korzystamy. Tak samo nasze miasto. Może być też klasą, ktoś może sobie dołączyć miasto i korzystać z naszego miasta. No to jest piękna sprawa, właśnie takie powiedziałem. Wtedy pisanie kodu jest błyskawiczne. My już przecież nie pisaliśmy stringa. To tak to musielibyśmy tutaj napisać wszystkie funkcje. A tak to już ktoś napisał i jest, jest elegancko. Pierwsza piątka. Elated, Smiling, Snowy, Bright, Rockstar Pytanie 14 Multi-select Dlaczego warto stosować programowanie obiektowe? Dlaczego warto? To jest, ta, taka jest moda Może się za rok to zmieni Tutaj coś yy, yy, źle zrobił Kahoot Szybsze tworzenie aplikacji Minimalna szansa na błąd Łatwo rozwijać dany moduł Dlaczego warto stosować programowanie obiektowe? Kochani, dajcie znać na czacie Tak jest. Szybsze tworzenie aplikacji, minimalna szansa na błąd, łatwo rozwijać dany moduł. Kochani, bardzo proszę, żeby w tym momencie pierwsza piątka wysłała maila na adres nagrodymałpa.g.pl, tytuł kahut. Kahut. H2, no i tu, żeby było z dzisiejszą datą i miejsc. I tutaj, które hash, miejsce w nawiasie. No, i oczywiście, screen z waszego komputera, z miejscem, które jest konieczne, i jaką sobie życzycie nagrodę, to wysyłamy koniecznie dzisiaj. Pamiętajmy, że wysyłamy dzisiaj. Natomiast, no, to jest wszystko. To jest to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, jak oceniacie te klasy. Najpierw trudność od 0 do 10. Jeśli macie też jakieś pytania, sugestie, to też bardzo proszę. Jak oceniacie trudność, trudność takiej klasy od 0 do 10 na podstawie tych zajęć. Tak. Kasper, oczywiście, jak najbardziej. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Mm, komiks plus jeden, że, że łatwe, tak się chyba zgadzam. Też w miarę są łatwe, prawda? A, pytania z początku zajęć, Zaraz sobie powiemy. komiks 2 na 10. Dziękuję. Trudność 2 na 10, rzeczywiście. I druga sprawa, dajcie znać też, czy przekonaliście się do tej klasy. Dobra. Okej, okay. Jeśli się przekonaliście, no też w skali. Tylko, na, na, jeśli się w ogóle nie przekonaliście, to napiszcie P0, P tak jak przekonanie. A jeśli się całkowicie przekonaliście, to P10. A jak tak średnio, to P5, może P3, P7, prawda? Jak mocno jesteście przekonani do tego, żeby używać tego programowania obiektowego tych klas? tego Object, e, tak, komiks się przekonał, no to bardzo dziękuję Ci, komiks. No, zachęcam, tak jak mówię, we wszystkich dużych projektach oczywiście nas to nie minie, no bo klasy nam bardzo oprogramowanie obiektowe bardzo dużo dają, także komiks, Kasper, bardzo Wam dziękuję. Ja w międzyczasie tak, Persji P10 i że łatwe, 0 na 10, no bardzo się cieszę. Keczupek P9,5. Mikołaj P0, P7, no i bardzo słusznie. Słusznie, Mikołaj, że nie jesteś do końca przekonany, trzeba być krytycznym, jak najbardziej, ale trzeba sobie popisać, popróbować, poczytać, zobaczyć. Majka P8, yy, Skeleton Boyno, to tutaj taka P5,54, jest co to za liczba. Amelia P7. Tak, i komiks to jest satysfakcjonujące. Andrek P5. Kasper dziękuję. Ja, Kasper to ja wam dziękuję, dyskusja była fajna. Z waszej strony duży wysiłek, bo dzisiejsze zdjęcia były trochę dłuższe, także bardzo wam dziękuję. Ale uwierzcie mi, że dzięki temu możecie naprawdę śmiało atakować duże projekty. Jeżeli znacie programowanie obiektowe, czujecie o co w tym chodzi, możecie już być członkami zespołów, jesteśmy naprawdę za tą barierą, gdzie można wchodzić w projekty i zachęcam, żeby pójść drogą Mateusza P4. 1000 Mikołaj, bardzo dziękuję. Kochani, pytanie z początku zajęć: pytanie, co robić przed drugim etapem oijota? Tu mamy pytania, co robić przed drugim etapem oijota? Kochani, yy, ja bym proponował, żeby robić przede wszystkim zadania z poprzednich oijotów powoli, jednodziennie, a spokojnie. Teraz są ferie. Troszeczkę, a jeżeli nie, no to ewentualnie troszeczkę mniej poświęcić się szkole, a więcej tutaj tym zadaniem. Jedno nie, z wrocławskich sparingów, z Usako, z Grupy Srebrnej. Po prostu robić te zadania. No druga opcja, to zachęcam też, żeby robić zadania na poziomie 2 i 3. Z listy zadań, dużo zadań jeszcze mówionych, z listy zadań, która jest dostępna na oki. Tak? Ja już pokazuję, o co mi w tym momencie chodzi. Zobaczcie, jeżeli wejdziemy sobie, popatrzcie na stronę. OK. To popatrzcie, tu jest taki link. Materiały, materiały lista zadań. Zobaczcie, materiały, lista zadań. Yy, I część dużo z tych zadań jest omówionych. Widzicie? Dużo zadań, tych, z tych zadań jest omówionych. I yy, poziom trudności 2 i 3 to jest poziom mniej więcej o Tu jest na dole wszystko opisane co to jest, po, jakie to są poziomy trudności 2, to jest drugi, pierwszy drugi etap Ojota. Trójka. To trzeci etap Ojota. Więc zachęcam, żeby robić z poziomem trudności 2-3. Jeśli nie umiemy, 2-4 godziny, to tu są omówienia, kody, większość tych zadań, więc zachęcam, żeby te dwójki trójki po prostu porobić, tak, stąd. Robić zadania jednodziennie, jeśli będziecie robić 7 zadań dziennie, to do drugiego etapu, o kochani, nie chcę powiedzieć, że na 100% przejdzie, bo każdy może się e, e, z nas trafić, dzieniu, ale macie gigantyczne szanse, gigantyczne szanse. Keczupek, tworząc e, komputery, e, tworząc laptopy, komputery, jakiego używa się języka w programowaniu ich, no to, to znaczy wiesz co, to trudno powiedzieć, te, ten BIOS, który jest na początku, no to rzeczywiście tam jest bliżej Assemblera, pewnie C, a takich języków, które są blisko procesora. Ale aplikacje w tej chwili tworzy się właściwie no, w różnych językach. W Java, Java jest bardzo popularna, C-Hash, tak jak mówię, ale jeżeli będziecie znali C, a pozostałe języki są bez problemu. Komiks, czy pan Tomek będzie w tym bądź w następnym tygodniu? Komiks, tak. Tomek będzie rzeczywiście prowadził nasze zajęcia w tym tygodniu, ale w następnym też go nie będzie, bo ma drugi etap o Minecraft pyta się, ile jeszcze będzie zadań w Mistrzu Programowania. Tak, więc jeżeli sobie wejdziemy znowu na oki.org.pl, zobaczcie, Mistrz Programowania. Zachęcam przede wszystkim do strony aktualności. Bo tu na stronie aktualności zawsze te rundy się pokazują na bieżąco i zobaczcie, one się pojawiają zawsze w piątek o, o godzinie 24.00. Łącznie będzie 8 albo 9 rund. 8 albo 9 rund, tak? E, I zachęcam do, tych, do tej strony aktualności. Ewentualnie, ewentualnie, no wiadomo, ranking jest zawsze taki najbardziej ekscytujący, żeby sobie zobaczyć, jak to się na przykład, kto jest najlepszy, w, łącznie, kto jest najlepszy w rundzie czwartej czy trzeciej, prawda? O, tak? Też popatrzeć sobie, także zachęcam do tego. Komiks, czy mitz programowania jest na zawsze? No, komiks, on się skończy, mitz programowania się skończy 7 marca, wtedy będzie koniec, 7 marca, on trwa do 7 marca w tym roku. No, pytanie, czy chciałbyś, żeby był za rok? Tak? Czy ch chciałbyś, żeby był również za rok? Tak? No to, to już jest pytanie do Was. Czy Wam się podoba ten konkurs, czy chcielibyście, żeby był za rok? To dajcie znać. Kuba, ja tak jak powiedziałem, również Wam bardzo serdecznie dziękuję. Myślę. Dobrze, kochani, widzę, że tu wszystko mamy już na ten moment. Nie widzę tutaj więcej komentarzy, więcej pytań. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia w takim razie. A, jeszcze jest pytanie od Ani: czy te olipiady odbywają się zdalnie, czy gdzieś trzeba pojechać, proszę pana? No, w tym roku, kochani, drugi etap olimpiady, zarówno OJ, jak i Oja, będzie zdalnie. Natomiast w przyszłym roku, no, pierwszy etap w ogóle jest zawsze z definicji zdalnie. Kochani, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Ci, którzy mają ferie, troszeczkę odpoczynku, ci, którzy się przygotowują do drugiego etapu JOT albo Oja, albo w przyszłym roku, ducha walki. A my spotykamy się za dwa tygodnie. Coś ekscytującego będzie, raczej HTML i JavaScript. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.